Przed tym spotkaniem są zawodnicy Keilum Stali w wywiadzie z Czesławem Czernickim, trenerem Keilum Stali. Panie trenerze, pytanie o Nickiego Pedersena i Artura Mroczkę. Wszyscy się zastanawiali, czy pan rozdzieli ten elektryczny duet. Pan jednak nie rozdzielił. Dlaczego? Dlatego, że w rodzinie, jak w dobrej rodzinie, nie ma. Żeśmy wyjaśnili sobie wszystkie te medialne, można powiedzieć, rzeczy i nie ma żadnej animozji. Jest drużyna, jest rodzina, która się będzie rozumiała lepiej niż w Gorzowie. Pytanie właśnie o Artura Mroczkę. Godzinę przed zawodami widziałem, pan do niego podszedł, próbował tak pobudzić, coś taki śnięty. Artur faktycznie gdzieś jeszcze nie czuł atmosfery tego spotkania? To znaczy czuł, nie chciałem, musiałem go troszeczkę uspokoić, bo jest taki spięty i nie chciał, żebym zrobił taki błąd jak w zeszłym sezonie podczas Grand Prix. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Trener Czesław Czernicki. Wszystko w rodzinie, jeśli chodzi o Keilum Stal Gorzów. Wszystko wyjaśnione, zespół zmobilizowany. Uniwak Storuń, średnia kalkulowana, średnia meczowa 40-57, minimalnie większa od tej, którą dysponują gorzowianie. Liderem drużyny toruńskiej w tej chwili już nie Chris Holder, jak było przed tygodniem, a Rune Holta, 38-letni zawodnik. Uścisk ma średnia biegopunktowa w Speedway Ekstralidze. Najwyższą ma Jason Kramp, druga Jarosław Hampel, trzecia Tomasz Golob. Rune Holta, czterokrotny mistrz Norwegii, dwukrotny indywidualny mistrz Polski. Posłuchajmy Sławomira Kryjoma, menedżera drużyny Unibaxu. Blisko trzyletniej historii Moto Areny tutaj Unibax przegrywał tylko dwa razy w finale z Falubazem Zielona Góra i w zeszłym roku w maju z Keilum Stal Gorzów. Rywal znakomity, Unibax myśli o zwycięstwie, ale również o odrobieniu 14 punktów. No tak, najpierw myślimy o zwycięstwie, drugi cel to odrobienie 14 punktów. Wiemy, z kim przyjdzie nam się dzisiaj zmierzyć, z bardzo mocną ekipą gorzowskiej Stali, aczkolwiek my na Moto Arenie czujemy się bardzo dobrze i z pewnością nie będziemy ułatwiać gorzowianom zadania. Wczoraj małe Grand Prix w Toruniu, 19:30, punktualnie rozegrany o tej godzinie meczowej trening. No tak, trenowaliśmy dosyć ostro, nie do końca nasi zawodnicy już potrafią, nie radzą sobie jeszcze z tymi nowymi tłumikami, także poświęciliśmy troszeczkę czasu, z tego względu też zabrakło Adriana Miedzińskiego i Rune Holty w turnieju Kornebolsowa Chrobrego, dla nich priorytetem są starty w rozgrywkach ligowych, także wielkie zaangażowanie, zobaczymy jaki efekt będzie tego dzisiaj. Zatem wspólnie z menedżerem Unibaxu zapraszamy gorąco na to spotkanie. Tyle Sławomir Kryjom. Krzysztof, menedżer drużyny gospodarzy, wywołał ciekawy temat. Wczoraj gorzowianie, Tomasz Golob i Nicky Pedersen startowali w Gnieźnie, a więc metową startową przygotowywali się do tego spotkania. Natomiast to, o czym powiedział Sławomir Kryjom, i Miedziński, i Holta przyjechali tutaj na trening, a nie mierzyli się z zawodnikami w Gnieźnie w kapitalnym turnieju, w którym Tomasz Golob zajął drugie miejsce, zwyciężył Emil Sajfudin. No pewnie gdyby gorzowianie mogli potrenować na torze w Toruniu, to by skorzystali z tej okazji. Niestety takiej możliwości nie ma nigdzie i nikt, aby na torze gości trenować, więc gospodarze faktycznie próbują osiągnąć maksimum w tym meczu i maksymalnie próbowali się do tego spotkania przygotować. Myślę, że to jest dobra opcja, zwłaszcza jeśli zawodnicy gospodarzy czuli, że jeszcze mają jakieś kłopoty, że jeszcze mają jakieś niedociągnięcia, zwłaszcza jeśli chodzi o tłumiki nowego typu, więc potrenowali o tej godzinie meczu. Miejmy nadzieję, że ten trening przyniósł im jakiś efekt. Zobaczymy jak to już będzie wyglądało w pierwszym wyścigu. Zawodnicy już wyjechali do pierwszego wyścigu, a Państwo również mogą zmagać się na torze, ale wirtualnym. Aby wejść do gry, wyślijcie Państwo SMS o treści gram pod numer 71007. Pula nagród to 30 tysięcy złotych oraz bilety na Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji na stronie sporttvp.pl. Od krawężnika Kamil Pulczyński, kask czerwony Unibax Toruń, kask żółty Łukasz Cyran, Keilum Stal, kask niebieski Emil Pulczyński, Unibax Toruń i kask biały Bartosz Zmarzlik, Keilum Stal Gorzów. Wracając do turnieju w Gnieźnie, to na obszerne fragmenty tego wydarzenia
a naprawdę warto. Zapraszamy Państwa do magazynu Wokół Toru o 21.30 już najbliższy wtorek. Kamil Bulczyński, Cyran, Emil Bulczyński, Bartosz Marznik. Pierwszy wyścig rozpoczęty i kapitalny start braci Bulczyńskich. Świetnie wyszli spod taśmy i na dwóch pierwszych pozycjach zawodnicy w kasku niebieskim i czerwonym, a więc Emil Bulczyński, Kamil Bulczyński, ale już Bartosz Marznik bardzo szybko na prostej przymierzyczce poradził sobie z Kamilem Bulczyńskim. Bartosz Marznik już jest drugi, próbuje dołączyć, dogonić do tej prowadzącej trójki Łukasz Cyran, a Bartosz Marznik nie zamierza być zadowolonym tylko z dwóch punktów w rywalizacji z toruńską młodzieżą, bowiem nie ogląda się za siebie, a raczej patrzy przed siebie, zmniejszając cały czas ten dzielący go dystans do Emila Bulczyńskiego. Bartosz Zmarznik, Zmarznik goni za Emilem Bulczyńskim. Teraz jeszcze ostatni łuk tego czwartego okrążenia, ale nie popełni najmniejszego błędu. Emil Bulczyński jeszcze przyblokował Bartosza Zmarznika i ostatecznie świetnie to w wykonaniu Torunian wyglądało. Po wyjściu z pierwszego łuku ostatecznie skończyło się dobrze, bowiem skończyło się zwycięstwem 4-2. Emil Bulczyński, dla niego 3 punkty, 2 punkty Bartosz Zmarznik, 1 punkt Kamil Bulczyński, bez punktu Łukasz Cyran, 4-2. Inauguracyjny wyścig wygrywają gospodarze. To jest właśnie atut własnego toru, zwłaszcza w tym wyścigu młodzieżowym. To było widać już na samym starcie, że obaj bracia Bulczyńscy doskonale wyczuli ten moment startowy, lepiej mieli dopasowane motocykle w momencie startowym i w dojeździe do pierwszego łuku. Może gdyby Kamil Bulczyński troszkę inaczej pojechał na tym drugim łuku, to mógłby utrzymać drugą pozycję, ale przeciwstawiając się tak doskonale jadącemu z tyłu Bartkowi Zmarznikowi, na pewno byłoby mu ciężko utrzymać tą pozycję mimo wszystko. Bartek Zmarznik jechał doskonale, jechał bardzo dobrze, myślę, że najlepiej w tym wyścigu prezentował się na torze, wydłużał sobie proste, wjeżdżał dosyć daleko w te łuki, ale zabrakło trochę czasu, trochę szybkości w motocyklu i może postarałby się zwyciężyć z Emilem Bulczyńskim. Pierwszy wyścig i zwycięstwo gospodarzy 4-2. Te biegi juniorskie coraz częściej i coraz bardziej chyba, Krzysztof, zaczynają nam się podobać. Jednak ten czas i coraz większa liczba imprez młodzieżowych, bo to już jest ten okres, zbliżamy się do okresu wakacyjnego, procentuje w przypadku tych młodych zawodników. Już nie mamy jakichś kuriozalnych wyścigów, kiedy zawodnicy są mocno przytłoczeni tą presją meczów Speedway Ekstraligi, gdy nie są wjeżdżeni. Z każdym następnym startem to wygląda znacznie lepiej. Na pewno tak, zwłaszcza jeśli oglądamy zawodników z czołówki polskich juniorów, Bartka Zmarznika czy Emila Bulczyńskiego, raczej nie mieli problemów od samego początku, od pierwszych swoich startów w tym roku. Ale faktycznie zawodnicy się coraz bardziej rozjeżdżają, te wyścigi młodzieżowe gdzieś tam procentują, te zawody młodzieżowe na pewno pozwalają im się rozjeździć, no i później to się przenosi na zawody ligowe i startują o wiele bardziej pewnie i swobodnie, i to dzisiaj też już widać. Ale ten pierwszy wyścig pokazał, że ten tor jest dosyć ciekawie dzisiaj przygotowany. Zazwyczaj pierwsze wyścigi nie pozwalały atakować po zewnętrznej części toru, ale już przed meczem można było zauważyć, że tor jest przygotowany przyczepnie po zewnętrznej części toru i już atak Bartka Zmarznika pokazał, że już od tych pierwszych wyścigów można próbować tam atakować, więc pewnie koledzy z obu zespołów oglądali to i będą pewnie próbowali go naśladować. Elektryczny duet Kejlom Stali Gorzów Wielkopolski, Niki Pedersen, kask czerwony z pierwszego pola i Artur Mroczka w kasku białym z pola trzeciego. Natomiast gospodarze to kask czerwony Chris Holder i kask niebieski Adrian Miedziński. Miedziński sporo krytycznych słów, jeśli chodzi o nowe tłumiki, że jego silniki jeszcze nie do końca są dopasowane, że czeka go sporo pracy po słabym występie przed tygodniem w Gorzowie. Drugi wyścig dnia, Pedersen, Holder, Mroczka, Miedziński już nieruchomo. Za chwilę Andrzej Terlecki zwolni, taśmę poszła w górę i
Świetny start Nikiego Pedersena. Pedersen rozrzuca całą stawkę zawodników, wykorzystuje to odejście od krawężnika i wypchnięcie rywali przez Pedersena Mroczka. Przez chwilę był nawet drugi. Ostra walka łokieć w łokieć pomiędzy Holderem a Nikim Pedersenem. Pedersen prowadzi, Holder próbuje odzyskać pierwszą pozycję. Mroczka spada na ostatnią. Teraz Holder przez moment był już pierwszy. Kontratakuje Niki Pedersen i ostra odpowiedź i skuteczna Chrisa Holdera. Holder jest pierwszy, za nim Niki Pedersen. Teraz wjeżdża pod łokieć po odejściu Duńczyka od krawężnika Adrian Miedziński, ale nie jest to na tyle skuteczny atak, by Torunianin znalazł się na drugiej pozycji. Prowadzi Chris Holder, za nim Niki Pedersen, ale musi czuć Duńczyk oddech Adriana Miedzińskiego na swoich plecach. Miedziński teraz szeroko zaatakuje Korzowianina, nabierze prędkości, a tam można nabrać prędkości. I na ostatnich metrach Adrian Miedziński kapitalnym, fenomenalnym atakiem radzi sobie z trzykrotnym mistrzem świata. 3 punkty Chris Holder, 2 punkty Adrian Miedziński, wydarte Pedersenowi na ostatnich metrach, a to oznacza, że Torunianie wygrywają ten drugi wyścig podwójnie, 5-1. No ale oglądaliśmy kawał Speedwaya, naprawdę ręce same składają się do oklasków, bo to był dobry wyścig. Holder 3, Miedziński 2, Pedersen 1, Mroczka bez punktu i Torunianie prowadzą 9-3. Niki Pedersen jest gorąco, tym razem nie między sobą w parze, a Niki Pedersen tutaj można powiedzieć bardzo dobrą pracę wykonał dla Artura Mroczki. Wypchnął obu Torunian dosyć skutecznie, tutaj bardzo ostro było między nim a Chrisem Holderem. Rozwłościło to tylko tak naprawdę Australijczyka, który był w tym wyścigu dosyć szybki i szybko wrócił do gry. Szybko zrewanżował się Nikiemu Pedersenowi, wjechał po wewnętrznej części toru, wypchnął też niemiłosiernie Duńczyka. Trochę wybiło Pedersena to z rytmu, sam nie wiedział, którą linię toru ma obrać i ten ostatni łuk przejechał fatalnie, najgorszym torem jazdy. To mówiłem wcześniej, po pierwszym wyścigu, ten tor po wewnętrznej części toru jest bardzo twardy i taki przejazd kurczowo włamanym mocno motocyklem powoduje taką, a nie inną jazdę. Jest to jazda o wiele wolniejsza niż w przypadku choćby Adriana Miedzińskiego, który mniej włamanym motocyklem szybciej i spokojnie, w łatwy sposób objechał Duńczyka. Świetna jazda, tak jednych jak i drugich. Chodzi tutaj o rywalizację na torze, choć wynik na pewno nie tak. Ten początek wyobrażali sobie Gorzowianie. Ja już mówiłem o tym turnieju, o koronę Wolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski wczoraj w Gnieźnie. Powiedziałem o tym, że wygrał Emil Sajfudinow, że drugi był Tomasz Golob. Pozostałe miejsca na podium zajęli Andreas Jansson i Greg Hancock, ale Niki Pedersen wczoraj w Gnieźnie zajął ostatnie 16 miejsce, zdobywając tylko 2 punkty. Po defekcie w czwartym swoim starcie zrezygnował z dalszej jazdy. No i może to wcale nie było próbowanie motocykli, jakieś testowe jazdy, a po tych perypetiach minionego tygodnia i zderzeniu z łosiem w Szwecji, być może Duńczyk ma jakiś dołek? Przekonamy się w następnych wyścigach. Bieg trzeci przed nami. Rune Holta, kask czerwony, kask żółty Matej Żagar, kask niebieski Michael Jepsen-Jensen i kasku białym Nils Christian Iversen. Żagar, Iversen, to para gorzowska, taka na przełamanie. No ciekawe, Rune Holta zrezygnował z występu wczoraj w Gnieźnie. Mocno tutaj trenował, niektórzy twierdzą, że spędził na torze jeżdżąc przez 3 godziny niemalże bez przerwy, by dopasować silniki z nowymi tłumikami do tej nawierzchni, która została przygotowana także na dzisiejsze spotkanie. Jedno jest pewne, tutaj walki nie powinno zabraknąć. 9 punktów już po 2 wyścigach, dorobku zespołu Jana Ząbika i Sławomira Kryoma, tylko 3 gorzowian, 6 punktów przewagi gospodarzy. Trzeci wyścig dnia. Holta, Żagar, Jensen, Iversen. Rune Holta świetnie ze startu, ale bardzo dobrze także Iversen po zewnętrznej poradził sobie z Holtą. Iversen jest pierwszy, teraz doszedł dobrze do krawężnika, zablokował ewentualny atak Runego Holty. No i teraz dwaj Torunianie napędzają się za plecami Iversena. Iversen obronił się przed atakiem
Holty. Gdzieś tam za szeroko pojechał Jensen, wykorzystał to Matej Żagar, przeszedł na trzecią pozycję, no ale będzie musiał się bronić Iversen przed atakami Runego Holty. Holta teraz pojedzie szeroko, spróbuje nabrać prędkości i to przynosi efekt. Bardzo łatwo ograł gorzowskiego Duńczyka, prowadzi Holta, za nim Iversen, trzeci Żagar, zamyka stawkę młodzik z Danii w barwach Unibax. No i przez moment wydawało się, że ten Jensen jest w stanie nawet zagrozić Iversenowi. Jeden błąd kosztował go stratę trzeciej pozycji. No i skończyło się na remisie. Zwycięża w tym wyścigu Rune Holta. Dla niego 3 punkty. Wystarczyło, że Norweg z polskim paszportem wyniósł się troszeczkę szerzej, nabrał prędkości i łatwo objechał, mówiąc w żargonie, Iversena. 2 punkty Iversen, 1 Żagar, bez punktu Jensen, pierwszy biegowy remis, ale przewaga Torunian ciągle 6-punktowa. Dobry start Holty, dobry też Iversena. Holta musiał mocniej wyłamać motocykl, nie mógł tutaj wyjechać na zewnętrzną część toru, bo już na tej linii był Iversen, który w dosyć łatwy sposób tutaj objechał Rune Holtę. Tak naprawdę, kto pojechał szeroko w tym wyścigu, ten zwyciężył. Iversen jechał przez 2 okrążenia dobrym torem. Jensen stracił swoją pozycję przez to, że próbował jeszcze szerzej wejść i trochę stracił rytm zjazdu za pierwszy łuk drugiego okrążenia i pojechał bardzo, bardzo szeroko i to było zdecydowanie zbyt szeroko, żeby utrzymać prędkość w swoim motocyklu. I tak naprawdę teraz już widać po tym torze, że nie wystarczy jechać środkiem toru, lecz zdecydowanie za środkiem, nawet prowadząc wyścig. Trzeba wyjeżdżać daleko wprostowanym motocyklem i właśnie tą ścieżką podążać. Mało włamany motocyklem, to można skutecznie powalczyć o zwycięstwo, czy dowieść zwycięstwo do mety, bo widać, że zawodnicy za plecami tych prowadzących bardzo szybko próbują znaleźć tą wolną ścieżkę po zewnętrznej części toru i jak widać, te ataki są bardzo skuteczne. Tomasz Golob, wirtuos żużla, mistrz tego obiektu, sam wypowiadając się za każdym razem, jeśli chodzi o obiekt Toruniu, mówi, to jeden z moich najbardziej ulubionych torów żużlowych na świecie. Na nim czuję się kapitalnie, głównie, pewnie, na jego dyspozycji, na jego dotychczasowych występach, na tej miłości Tomasza Goloba do toruńskiej motoareny opierają swoje nadzieje na zwycięstwo w tym spotkaniu gorzowianie. Przypomnijmy, w zeszłym roku w meczu rundy zasadniczej zwycięstwo zespołu gorzowskiego nieoczekiwane, aczkolwiek jak najbardziej zasłużone. Wygrali wtedy gorzowianie 47-43. Partnerem Tomasza Goloba w tym wyścigu Bartosz Smarzlik, kapitan Keilum Stali na pierwszym polu, kapitan Unibaxu Toruń Ryan Sullivan po jego prawej ręce na drugim polu startowym, któremu partnerować będzie Emil Pulczyński. Więc mamy kapitanów obu drużyn i mamy też te pierwszoplanowe postaci, jeśli chodzi o juniorów obu drużyn, tak w zespole Czesława Czernickiego, jak i Jana Ząbika. Prowadzenie 12-6, czwarty wyścig dnia. Od krawężnika Golob, Sullivan, Smarzlik i Emil Pulczyński. Tomasz Golob świetnie ze startu, ale za jego plecami dwójka Torunian. Teraz ostro wszedł, wychodził z tego pierwszego łuku. Bartosz Smarzlik spróbował rozdzielić dwójkę Torunian, no ale ma do czynienia z niebyle kim, z Ryanem Sullivanem. Za plecami Tomasza Goloba jedzie Emil Pulczyński, no i Pulczyński nie zamierza mistrzowi świata odpuszczać. Ostro sobie tam poczynał 19-latek podopieczny Jana Ząbika. Postraszył troszeczkę Tomasa Goloba, ale Golob natychmiast odjechał Pulczyńskiemu. Teraz spojrzał za siebie, jak daleko jest junior Unibax. No i tak wydaje się, że już ułożona rywalizacja w tym wyścigu. Golob na czele, dość blisko jednak za nim Emil Pulczyński, potem Ryan Sullivan, który przez moment tylko miał problemy na wyjściu z tego pierwszego łuku z atakującym dość ostro i bezpardonowo Bartoszem Smarzlikiem, no ale szybko ułożył nam się ten wyścig. No i taki
drugi bieg remisowy, 3-3 po zwycięstwie Tomasza Golloba. To pierwszy indywidualny triumf zawodnika Keilum Stali w tym spotkaniu. 2 punkty dla Emila Pulczyńskiego, 1 Ryan Sullivan, bez punktu Zmarznik. No i ciekawe, czy następny wyścig będzie takim na przełamanie, bo ta przewaga wywalczona przez Torunia w pierwszych wyścigach ciągle jest po stronie drużyny. Właśnie przed tym wyścigiem skupiałem uwagę głównie właśnie na Tomku Golobie i na tym, kto może mu zagrozić. I wydawało mi się, że to właśnie Emil Pulczyński z czwartego pola startowego może być największym zagrożeniem dla Tomka Goloba. W momencie, kiedy dobrze wyszedłby ze startu, a tak się stało, Emil Pulczyński, to mógł po tej zewnętrznej części toru spróbować wyjść na prowadzenie i miał ku temu okazję. Miał troszkę szybszy motocykl i gdyby jechał bardziej płynnie i bardziej wierzył w to, że może powalczyć z Tomkiem Golobem, bo w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że pogodził się z tą drugą pozycją i faktycznie to był dla niego dobry wynik i te 2 punkty są dla niego bardzo korzystnym rezultatem, ale gdyby troszkę bardziej ambitnie podszedł do tego wyścigu, to mógł naprawdę zagrozić Tomkowi Golobowi w tym zwycięstwie. 9 punktów gorzowian dotychczas. Tomasz Golob nie podlega dyskusji. Łatwo wygrał ten wyścig swój inauguracyjny, bieg numer 4. 2 punkty Iversena, 2 z Marzlika. Ciekawi jesteśmy, jak dalej potoczą się losy i jak będzie jeździł tutaj na motoarenie Niki Pedersen. Jeśli chodzi o Torunian, 15 punktów. Emil Pulczyński w 2 startach, 5 punktów ze zwycięstwami także Holder i Holta, no i 14-punktowa zaliczka gorzowian z pierwszego meczu, jeśli chodzi o bonus. 6 punktów już w 4 wyścigach odrobili torunianie. Teraz chyba już przeniesiemy się do parkingu, bo trwa równanie toru. Nie wyjeżdża polewaczka, bo tak spoglądam, czy jednak wyjedzie, czy nie. Bo bardzo wysoka temperatura, jak wszędzie zresztą w Polsce. No i jesteśmy w parkingu, ale przenosimy się na stanowisko naszych reporterów. Tomasz Golob. Tomaszu, wczoraj mieliśmy w Gnieźnie okazję porozmawiać po tym fantastycznym turnieju. Ty mówiłeś, że na tych nowych tunikach jeszcze ze startu nie czujesz się najlepiej, ale w tym biegu pokazałeś, że no, jest coraz lepiej. Ale rzeczywiście, jeszcze to nie jest to. Jeszcze pracujemy z mechanikami. Szukamy tego pola, tego momentu startowego. Jest problematyczne, tak? Tuniki strasznie duszą nam moc i nie wiadomo, co znaleźć, czy na start, czy na pole. Myślę, że jeszcze troszeczkę pracy przede mną. Mówisz, że to nie jest jeszcze 100%, to na ile jesteś z tym wszystkim dogadany procentowo? 70. To naprawdę jeszcze nie jest to. Trzeba optymalnie jeszcze poszukać tego, co się nazywa elastyczność i motocykl, który cały czas przyspiesza, tak? On jakby z wyjścia z łuku staje, jakby nie nakręca tych obrotów. To powodują oczywiście te tłumiki, które zwalniają nas, ale mówię, jeszcze praca mnie czeka. Trzymaj gaz, dziękuję Tomasz. Dziękuję. Dziękuję. Tomasz Golob w wyścigu 4, równanie toru i za chwilę znów zobaczymy Tomasza Goloba. Nie ma tutaj czekania, jest też 6 punktów, jest szansa wykorzystać dodatkowy start Tomasza Goloba i natychmiast z tego skorzysta Czesław Czernicki, a więc w miejsce Artura Mroczki w biegu numer 5 będziemy mieli rezerwę taktyczną w duecie z Nikim Pedersenem. Pojedzie właśnie indywidualny mistrz świata, a my ponownie przenosimy się do naszych reporterów. Tym razem Łukasz Bęc. Posłuchajmy. Emil Pulczyński, czyli zawodnik Unibaxu, który napsuł sporo krwi Tomaszowi Golobowi. Jest taka ścieżka tutaj na motoarenie, w którą można wjechać i być bardzo szybkim. Zabrakło centymetrów, żeby zawalczyć ramię w ramię z Tomaszem. No tak, no staram się wyprzedzić Tomka za wszelką cenę. No niestety, wiadomo, jest mistrzem świata, jest bardzo szybki i bardzo trudno go wyprzedzić. No tak, jak tutaj powiedziałeś, jest świetna ścieżka po zewnętrznej. Można na przykład na pewno się dobrze rozpędzić, ale mam nadzieję, że ta ścieżka będzie jeszcze szybsza i będziemy wyprzedzali rywali na dystansie, a przede wszystkim, żebyśmy wygrywali starty, bo to ci chodzi. Czy były jakieś korekty po twoim pierwszym wyścigu juniorskim? Był sens cokolwiek zmieniać po zwycięstwie? Nie, zostawiłem to samo i okazało się być to dobrym rozwiązaniem. No, mam nadzieję, że ten motocykl będzie jeszcze szybszy, może coś jeszcze zmienimy, zobaczymy, jak warunki, które będą się zmieniać i będziemy walczyć. Teraz czas przekazać te uwagi choćby Kamilowi, bratu i zawodnikom pozostałym Unibaxu, no bo twoja maszyna gotowa do walki cały czas. No tak, no Kamil przyjął chyba trzeci. W pierwszym biegu jechał ze mną na 5-1 przed chwilą, no niestety wyprzedził go Bartek Zmarzik, który jest naprawdę bardzo szybki też i no nic, musimy odrobić jeszcze kilka punktów i będzie dobrze. Dziękuję bardzo, tyle Emil Pulczyński, który ścigał się jak równy z równym z Tomaszem Golobem.
15 do 9 mówiliśmy o tym, czy wyjedzie polewaczka, by zrosić tor na MotoArenie. Ta polewaczka się pojawiła. Krzysztof, tak spoglądasz z zaciekawieniem na to, co robiły, gdzie równały ciągniki. Wydaje się, że tutaj raczej ta nawierzchnia pozostanie bez zmian. Nadal jest delikatnie przyczepnie, jeśli chodzi o pola startowe i jeśli chodzi o dystans, to taki metr, półtora metra przy krawężniku jest twardo, a później jest tam ta przyczepna nawierzchnia pozwalająca to, o czym zawodnicy mówią, że jest ta ścieżka i tą ścieżką można nabrać prędkość. Tak, te ścieżki były od początku zawodów, od pierwszego biegu można powiedzieć, więc gospodarze próbują chyba utrzymać tę konsystencję nawierzchni. To im służy, ich zawodnicy są skuteczni, więc nie ma się co dziwić, że te warunki będą próbowali utrzymać jak najdłużej się da. Jest bardzo gorąco, bardzo parno. Muszą dosyć intensywnie pracować na torze, aby utrzymać te warunki, które przecież przygotowywali, doprowadzali do nich przez cały dzień być może. Tej wody było bardzo dużo w tym torze przed zawodami. Utrzymać teraz wilgoć w trakcie turnieju na pewno nie jest łatwa sztuka, ale na pewno gospodarze będą próbowali te warunki utrzymać jak najdłużej, bo to im jak na razie służy. Aczkolwiek tutaj nie ma żadnej filozofii. Ten tor jest bardzo łatwy, ale też trzeba na nim bardzo mądrze, inteligentnie jechać, bo wymaga specyficznej jazdy i na pewno nie każdy sobie z tym torem radzi. Jest niby łatwy, ale trzeba jeszcze umieć te łuki pokonywać w odpowiedni sposób i odpowiednimi ścieżkami, bo można, jak widać, choćby po jeździe w poprzednim wyścigu Nickiego Petersena bardzo szybko stracić uzyskaną przewagę. Decyzja o rezerwie taktycznej takiej natychmiastowej, nie ma na to czekać, to jedyna okazja, bo różne są szkoły trenerskie, niektórzy chcą poczekać, że może będzie jeszcze lepszy moment, może to nie od razu zmieniać zawodnika już w tym piątym wyścigu. Czesław Czernicki natychmiast desygnuje do jazdy Tomasza Golo. Ja myślę, że to jest dobry moment. Po pierwsze, Tomek Golo przed chwilą wykazał się dobrym startem, dobrym motocyklem. Z pierwszego pola startowego teraz ma czwarte pole startowe, idealne dla niego, jeśli chodzi o jego umiejętności, więc jest dobry akurat w dyspozycji w tej fazie zawodu, więc należy pewnie z tego korzystać. Być może, mamy taką nadzieję oczywiście, czeka nas fantastyczny wyścig numer 5 meczu 8 rundy Speedway Ekstraligi pomiędzy Unibaxem Toruń a Keirą Stalą Gorzów Wielkopolski. 6-punktowe prowadzenie gospodarzy, 15 do 9, 6 punktów, a więc możliwość skorzystania z rezerwy taktycznej. Ta rezerwa taktyczna jest w osobie Tomasza Golowa w kasku białym z czwartego pola, partneruje mu Nicki Pedersen. Pomiędzy tą dwójką nie byle kto, Rune Holta w kasku czerwonym, no a na pierwszym polu jest ten żółtodziób z Danii Jensen, który także pokazał w pierwszym wyścigu, że potrafi świetnie wyjść z pod taśmy, jest szybki, no jeśli nie popełnia błędu, to może w tym towarzystwie zamieszać. Piąty wyścig dnia od krawężnika Jensen, Pedersen, Holta i Golob próbuje ukraść ten start. Jensen podtrzymał go sędzia Terlecki, kto najlepiej ze startu, Rune Holta i Jensen, ale pomiędzy tę dwójkę wjeżdżają dwaj gorzowianie. Byli na dwóch ostatnich pozycjach, a są na dwóch pierwszych. Nie, Rune Holta gnie tam gdzieś pod płotem MotoAreny. Troszeczkę teraz przeszkadza Tomaszowi Golobowi Nicki Pedersen, bo Golob był szybszy, a Holta do krawężnika, zablokowany przez Pedersena, ależ kapitalna walka, ależ blisko siebie jedzie cała ta trójka, no niemalże wydaje się, że dotykają się łokciami, motocyklami, prowadzi Pedersen, zanim Holta znów się napędza, znów nie zostawił mu tam miejsca, by wejść przy krawężniku Nicki Pedersen, Holta czy Pedersen, przyblokowany przez Pedersena, a przecież za Holtą jedzie Tomasz Golob, Golob próbuje gdzieś tam znaleźć optymalną ścieżkę, nie liczy się Jensen, Holta wypuści jeszcze jeden atak, pojedzie po zewnętrznej, czy wyprzedzi Pedersena, nie da rady, chyba. Tak mi się wydaje, że może o grubość opony lepszy był Nicki Pedersen. Pedersen 3 punkty, 2 punkty Rune Holta, 1 punkt Tomasz Golob, bez punktu Michał Jepsen-Jensen. Taka jest klasyfikacja tego wyścigu, bo patrzmy na powtórkę. Tak, Rune Holta musiałby mieć bardzo grubą oponę w przednim kole, żeby... No przesadziłem, no tak mi się wydawało. To jest
Teraz na powtórce, Krzysztof, to jesteś mądrzejszy. Nie, faktycznie Rune Holta wyprzedziłby Nickiego Petersena, ale na wejściu w ten łuk pierwszy, piątego okrążenia, bo faktycznie wykorzystał kolejny błąd chyba Nickiego Petersena, który pojechał podobnie jak w poprzednim swoim wyścigu, ten ostatni łuk bardzo kurczowo po wewnętrznej części toru. A Rune Holta po prostu wykorzystał ponownie tą wolną przestrzeń na zewnętrznej części toru i szybciej rozpędził swój motocykl i faktycznie na linię mety wpadli razem i gdyby było kolejne okrążenie, to Rune Holta pewnie wjechałby w ten kolejny łuk już na prowadzeniu, ale tutaj wszystko mogło się zdarzyć. Faktycznie każdy z zawodników, i Petersen, i Holta, i Golob, musieli bardzo dużo myśleć na to, że którą ścieżkę obierać, jak wjechać w łuki, bo tutaj bardzo... No momentami było bardzo ciasno, były takie miejsca, kiedy jechali bark w bark, ramię w ramię. Ostatecznie zwycięstwo Pedersena, trzecie miejsce Tomasza Goloba, to jest pierwsze biegowe zwycięstwo gorzowian tutaj na MotoArenie w tym spotkaniu i ta przewaga stopniała do punktów czterech. Myślę, że jednak gorzowianie marzyli tutaj o podwójnym sukcesie. No i było blisko przez moment. Tam była taka sytuacja, kiedy po prostu Golob nabrał dużej prędkości, ale musiał ją zmniejszyć, wyłamać motocykl, bo groziło to kontaktem i zahaczeniem o motocykl prowadzącego Pedersena. Torunianie tylko i wyłącznie mogą zawdzięczać tutaj mądrej jeździe Holty, który nie zaryzykował ataku na Petersena w pewnym momencie, odpuścił atak po wewnętrznej części toru, bo wiedział, że to może doprowadzić do tego, że będzie musiał mocno wyłamać motocykl po wewnętrznej części toru na jednym z łuków. A po zewnętrznej rozpędziłby się Tomek Golob. On zamknął, Holta zamknął gaz, przejechał na zewnętrzną część toru po to, żeby spróbować zaatakować Petersena, ale przede wszystkim, żeby zablokować akcję Tomka Goloba i w tym momencie sytuacja dopiero się wyjaśniła i Holta mógł się tylko skupiać już na atakach, na tym ostatecznym ataku na Petersena. Bieg piąty to już historia, przed nami szósta gonitwa. Żagar i Iversen tym razem reprezentować będą Keilum Stal Gorzów. Emil Pulczyński i Ryan Sullivan Unibax Toruń. Torunianie prowadzą 17-13. Dla Emila Pulczyńskiego będzie to już trzeci start. Tak jest ułożona ta tabela biegów, jeśli chodzi o starty juniorów, że jeden z juniorów już po szóstym wyścigu ma teoretycznie rzecz biorąc koniec swoich występów. Jeśli nie korzysta się z niego jako z rezerwy zwykłej czy z rezerwy taktycznej, a na tego drugiego juniora czekamy do ósmego wyścigu dopiero. Żagar, Emil Pulczyński, Iversen i Sullivan. Emil Pulczyński już dziś pokazał, że potrafi walczyć jak równy z równym, nawet z Tomaszem Golobem. Teraz spróbuje wygrać z Żagarem i Iversenem, a ci spróbują zaatakować Sullivana, ale Sullivan wyraźnie, najlepiej ze startu, umiejętnie przymknął jadących przy krawężniku po wewnętrznej dwóch gorzowian. Na czele Sullivan, za jego plecami Żagar i Iversen, ale muszą uważać na tego młodziutkiego, utalentowanego Emila Pulczyńskiego. Pulczyński zamarkował taki atak na zewnętrzną, ściął do krawężnika, ale Cwany Lis, doświadczony Matej Żagar, przewidział to wszystko, przyblokował Pulczyńskiego i utrzymał tę trzecią pozycję. Poukładany ten wyścig, spora strata dwójki gorzowian, Iversen, Żagar do prowadzącego Sullivana. Przecież sporo już traci do Duńczyka i Słoweńca jeżdżących w barwach Keirun Stali. Emil Pulczyński, tym razem 19-latek z Torunia bez punktu i będziemy mieli trzeci biegowy remis i chyba taki pierwszy wyścig właściwie bez historii, choć jeszcze próbuje teraz, atakując przy krawężniku, Emil Pulczyński w jakiś sposób przynajmniej postraszyć Mateja Żagara, ale nie wzruszyło to Słoweńca i nie mogło gorzowianom odebrać punktu, który wiózł na trzeciej pozycji Matej Żagar. Sullivan, Iversen, Żagar, Pulczyński 3-3 i 20-16 po sześciu wyścigach prowadzi Unibax. To był taki trochę atak rozpaczy już Emila Pulczyńskiego, który zdecydowanie przespał ten start. Ciężko stwierdzić, czy to był efekt po prostu braku koncentracji, czy Emil wybrał złe miejsce na tym drugim polu startowym, czy być może tylne koło padło w kolejne z tego miejsca, gdzie startował i dlatego aż tak bardzo przegrał ten start. A Ryan Sullivan
w Toruniu jest bardzo korzystny przy tak ułożonej nawierzchni, kiedy zewnętrzna część toru jest bardzo szybka, to czwarte pole startowe przy tak wygranym starcie no, ułatwia zawodnikowi bardzo wygraną w wyścigu. Nie trzeba już szukać tej ścieżki, nie trzeba do tej ścieżki dojeżdżać, bo po prostu na niej już się jest startując z czwartego pola. Jeśli nikt po lewej stronie nie wyszedł ze startu, choćby podobnie, to jest to bardzo łatwa już wtedy jazda dla zawodnika, ale myślę, że ten tor już się trochę przesusza i ta zewnętrzna część toru nie jest już o wiele bardziej przyczepna niż reszta toru i na pewno tutaj zawodnicy będą musieli to brać pod uwagę i też to pozwala na urozmaicenie swoich ataków, bo już niekoniecznie trzeba pchać się na siłę na tą ścieżkę i kto jest na tej ścieżce, ten wygrywa, ale można próbować innych rozwiązań. Holder i Miedziński zachwycili nas swoją dyspozycją w pierwszym starcie. Holder walką niemalże wręcz z Nickiem Pedersenem. Miedziński walką skuteczną do ostatnich metrów. Tomasz Golob po zwycięstwie w pierwszym wyścigu później przyjechał za plecami Nickiego Pedersena i Runego Holty. Łukasz Cyran, który pojedzie w duecie z Tomaszem Golobem. Pierwszy wyścig nieudany, bez punktu na inaugurację biegu młodzieżowców obu drużyn. 20-16 dla gospodarzy. Tomasz Golob na pewno jakieś poprawki przy motocyklu. Teraz nie będzie mógł sobie pozwolić Tomasz Golob, by ewentualnie przegrać start z Holderem czy Miedzińskim, bo takich specjalistów od ścigania się na motoarenie będzie bardzo trudno wyprzedzić na dystansie. No ale jeśli Tomasz Golob ma idealnie spasowany sprzęt, jeśli te poprawki, których dokonał, przyniosą efekt, to nawet przegrany start nie musi oznaczać przegrania wyścigu przez Tomasza Golob. Siódmy wyścig dnia. Holder, Miedziński, Cyran i Golob. Golob przegrywa start z Holderem. Holder rozpycha Gorzowian, wypycha ich szeroko. Tomasz Golob do krawężnika. Przez moment drugi był Miedziński. Najszybszy Chris Holder. Holder za nim Golob. Miedziński próbuje odzyskać drugą pozycję i czyni to skutecznie. Miedziński i Golob. Golob do krawężnika. Próbuje powtórzyć manewr z pierwszego okrążenia. Nie zostawia mu tam miejsca na to, by wjechać przy krawężniku Adrian Miedziński. No i Tomasz Golob teraz za plecami dwójki Torunian. Nie przegrał z dwójką Holder Miedziński startu. Przegrał z Holderem. Holder wyniósł i Goloba, i Cyrana jadących szerzej, szeroko. No a na dystansie z Tomaszem Golobem wygrywa, poradził sobie Adrian Miedziński. I to w sposób naprawdę popisowy. No w niczym Adrian nie przypomina tego słabego, powiedzmy, zawodnika, którego oglądaliśmy w meczu tych dwóch drużyn przed tygodniem w Gorzowie Wielkopolskim. A Tomasz Golob, no jeśli poprzedni wyścig to była rywalizacja rzeczywiście bark-bark, to tutaj w bardzo łatwy sposób oddał pole Adrianowi Miedzińskiemu. To na pewno jest niepokojące. Tomasz Golob pokonany podwójnie przez parę. Holder Miedziński w wyścigu siódmym i przewaga Torunian wzrasta do punktów 8. Tomek Golob walczył bark-bark bodajże przez dwa okrążenia. Jeszcze mógł powalczyć o czołowe lokaty w momencie, kiedy był na równi z Torunianami, kiedy tak naprawdę decydowała gdzieś tam opcja wyboru torów jazdy, kiedy można było przeciąć linię toru jazdy, kiedy można było wypchnąć przeciwnika. Ważnym momentem było to, co zrobił Holder tutaj, co widzieliśmy przed chwilą. Zobaczył, że Adrian Miedziński nie zdoła zablokować jazdy Tomka Goloba, więc z pierwszej pozycji zablokował tak naprawdę obu zawodników po to, żeby wybić z rytmu właśnie Tomka Goloba. To umożliwiło lepsze rozegranie kolejnego łuku przez Adriana Miedzińskiego, który pojechał bardzo szeroko, przeciął linię toru jazdy do wewnątrz, widząc, że Tomek Golob wynosi się bardzo szeroko i chyba jednak Torunianie dysponowali tutaj szybszymi motocyklami, bo kiedy już zawodnicy jechali tym najlepszym torem, to tą przewagę było zdecydowanie widać, jeśli chodzi o motocykle. W drużynie gorzowskiej trzykrotnie na torze pojawiał się Tomasz Golob. Najwięcej punktów, ale 5 to nie jest to, czego na pewno się spodziewał. I być może to, o czym mówimy, że ten motocykl na trasie
Jak powiedział Tomasz Golob w polu, jest wolniejszy, jeśli ustawi się go na moment startowy i tutaj jest to pole do popisu i do poprawek, jeśli chodzi o jego sprzęt, jego motocykl. 17 punktów Gorzowian w tej chwili po 7 wyścigach, jesteśmy niemalże na półmetku tego spotkania, aż 8 więcej, 25 mają Torunianie i tutaj liderem zdecydowanym Chris Holder, dwa starty, dwa zwycięstwa w imponującym stylu. To także tutaj oglądane przed chwilą z Tomaszem Golobem, wcześniej na rozkładzie Niki Pedersen. No, mają o czym myśleć gorzowianie z 14-punktowej przewagi z pierwszego meczu. Już uciekło w tej chwili 8 punktów, zostało jeszcze 6, jeśli myślą gorzowianie o punkcie bonusowym, a przecież myślą także o tym, żeby tutaj zwyciężyć. To zwycięstwo wymyka się gorzowianom z rąk. Przenieśmy się do naszych reporterów. Bardzo ciekawie przygotowany dzisiaj tor na motoarenie, od krawężnika Twardawo, potem jest taka linia, podrapany ten tor, tam można się napędzać, ale ty przypilnowałeś Tomasza Goloba przy krawężniku. No dokładnie, Chris zrobił świetną robotę na pierwszym łuku, ja przegrałem start, schowałem się, wjechałem w krawężnik, Chris zrobił całą robotę i podziękowania dla niego za ten bieg. Tam był też moment na nożyce, bo Tomasz wysuwał się przed ciebie, ty przycinałeś. Udało się, nie było tam możliwości, żeby mistrz świata wskoczył ci w krawężnik. Czy wiedziałem, że jak pojadę za Tomasza dalej, to już nie wyjadę z tego łuku. Mnie przypilnuje, więc przyciąłem i na szczęście motocykl miał tyle mocy, że się zabrał i udało mi się minąć Tomka. Dziękuję bardzo, jak na razie na 5-1 Chris Holder i Adrian Miedziński. Dwa razy byli na torze, dwa razy taki wynik dowozili do mety. Zwracam, Krzysztof, uwagę na tę waleczność Torunia w dzisiejszym spotkaniu. Tu nie ma straconego żadnego metra podczas wyścigów. I tak w przypadku Holdera, jak i Adriana Miedzińskiego, z którym przed chwilą rozmawiał Łukasz Bęc. Ta porażka w Gorzowie wywołała jakąś taką dodatkową mobilizację, wydaje mi się, w ekipie toruńskiej, że widać, że po tych 5 zwycięstwach ta przegrana w Gorzowie to trochę było takie nadepnięcie na odcisk ekipy toruńskiej. Myślę, że tak. Zwłaszcza, że niewielu zawodników z Torunia mógł być zadowolonych po meczu w Gorzowie i każdy z nich z taką indywidualną motywacją i złością sportową na pewno chciał tutaj udowodnić tak naprawdę samemu sobie, że na własnym torze, na własnym obiekcie mogą pojechać zdecydowanie lepiej. No i faktycznie tę wolę walki widać na torze, a przede wszystkim szybkość motocykli. Myślę, że to jest w tym przypadku bardzo ważne. No i znów przenosimy się na naszych reporterów. Filip Czyszanowski i najmłodszy uczestnik tego spotkania, Bartosz Mastik. Rozmawialiśmy sobie z Bartkiem przed meczem na pytanie, ile razy jeździłeś tutaj w Toruniu, tak się podrapałeś po głowie i co odpowiedziałeś przed tym meczem? Że jadę tutaj pierwszy raz dzisiaj, przedtem jeździłem między biegami, jak jeszcze nie miałem licencji. No ale przynajmniej w tym pierwszym biegu widać, że ci pasuje ten tor. Może i brakło nawet jednego kółka, może bym Emila dogonił. Jest tu bardzo dobrze spasowany. Bardzo ciężko tutaj się spasować. Tor nie jest trudny, ale motory trzeba mieć naprawdę szybkie, żeby tutaj coś zrobić. Ty mówisz, tor nie jest trudny, a większość zawodników twierdzi, że tak geometrycznie trzeba tu mieć oczy dookoła głowy. Znaczy, nie jest trudny. Mi się dobrze tu jedzie, łatwo mi się jedzie. Jadę tam, gdzie chcę praktycznie. Może nie zawsze mi pozwalają przeciwnicy, bo jest po lewo, po prawo, trzeba mieć oczy dookoła, bo jest dość wąsko, wszyscy jadą w kontakcie. No, jedziemy dalej, spróbujemy jeszcze powalczyć. I ostatnie moje pytanie, króciutko. Jak to jest z tymi debiutami? Faktycznie łatwiej jest przystosować się do tego toru, jeżeli jest ten debiut? Ty mówisz, że wtedy się przynajmniej nie myśli, jakimi zębatkami wachlować. No tak, bo się wyjdzie na tor, kopnie, załóżmy, jest twardo, dobra, ustawiamy motor na twardo, jedziemy. A jak znów jedziemy na już, który tor bardzo dobrze znamy, myślimy, jak było przedtem, twardo, przyczepnie. Kombinujemy. I kombinujemy i zawsze źle wychodzi. Życzę powodzenia. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Debiutant na motoarenie, Bartosz Zmarzlik. Przypomnę jeszcze raz, podobnie jak Patryk Dudek ze Stelmetu Falubazu Zielona Góra, tak też gorzowianin, to już finalista Mistrzostw Świata Juniorów. No i
przypomnijmy jeszcze raz, że z polską licencją wczoraj w Żarnowicy awans wywalczył także Martin Waculik, który ciągle czeka na polski paszport i ma być to nadzieja Tarnowian na lepsze jutro, jeśli chodzi o występy ligowe, ale to lepsze dziś już nastąpiło, bo pierwsze zwycięstwo Tarnowianie odnieśli i nie są już teraz takim zdecydowanym outsiderem, choć nadal są czerwoną latarnią Speedway Ekstraligi, a to tylko podkreśla nam to, co obserwujemy w tym sezonie, że niezwykle ciekawe rozgrywki. Każdy mecz może przynieść niespodziankę i do końca być może nie będziemy wiedzieć, jak wyglądać będzie ta czołowa szóstka Speedway Ekstraligi. Widzieli Państwo planszę z napisem rezerwa taktyczna. Minuta do startu w wyścigu ósmym. Ta rezerwa taktyczna to w miejsce Artura Mroczki, Niels Christian Iversen. Właśnie on na Państwa ekranach. Przed chwilą kierownik drużyny gorzowskiej Krzysztof Orzeł jeszcze pokazał Duńczykowi, że minuta mu niespełna pozostała do tego, by podjechać pod taśmę. Duńczyk już pod taśmą się zameldował. Jego partnerem w zespole Keylon Stali rodak Niki Pedersen w kasku żółtym z czwartego pola startowego. Para gospodarzy to Ryan Sullivan i junior, tym razem Kamil Pulczyński. Prowadzenie 25 do 17 po podwójnym zwycięstwie Torunian w wyścigu numer 7. Było równanie toru, było ruszenie. Znów starali się gospodarze utrzymać tę wilgotność nawierzchni w Toruniu. Na ile im się to udało, zobaczymy w biegu ósmym. Pierwsze pole startowe i czwarte to te, które dają największą przewagę, jeśli chodzi na start, ale trzeba to wykorzystać. Gonitwa ósma, Sullivan, Iversen jako rezerwa taktyczna, Kamil Pulczyński i Pedersen, taśma w górę, Ryan Sullivan, przygorzowianie, ależ Niki Pedersen, wąsko tam się zrobiło i upada na pierwszym łuku Niels Christian Iversen, wąsko i ciasno. Był tam chyba jakiś kontakt pomiędzy Duńczykami nawet. Zaraz zobaczymy to w powtórce, bowiem niczym diabeł z pudełka z tego czwartego pola po bardzo dobrym starcie wskoczył tam, docinając do krawężnika Niki Pedersen i chyba był tam jakiś minimalny kontakt, albo przestraszył się Niels Christian Iversen. Myślę, że Ryan Sullivan wchodząc w ten łuk zahaczył poprzednie koło Niels Christiana Iversena. Było dosyć ciasno. Trójka zawodników wjechała w łuk bardzo blisko siebie i myślę, że powtórka w czteroosobowym składzie będzie tutaj najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Niels Christian Iversen chyba widział, że Sullivan będzie się wynosił na zewnętrzną część toru. Tam dla niego już nie było miejsca, więc próbował tutaj w tym momencie zejść tak jakby do wewnętrznej części toru, więc szybciej ten kontakt między nimi. Ale on szczerzej nie mógł, bo tam już pojawił się Niki Pedersen. Na pewno widział swoją szansę tutaj właśnie w tym, że Niki Pedersen ucieknie do przodu, a on wykorzysta to, że Sullivan wyniesie się trochę zbyt szeroko i po wewnętrznej części toru wjedzie przed przednie koło Australijczyka. Trochę z tymi obliczeniami nie wyszło. Niels Christian Iversen na całe szczęście o własnych siłach powraca do parkingu. Niegroźny uślizg, no ale mówiąc niegroźny, biorąc pod uwagę to, że raptem 10 dni temu Niels Christian Iversen miał kontuzję obojczyka, to każde spotkanie z twardą nawierzchnią, każdy upadek z motocykla może być brzemienny w skutkach. Tak w przypadku Nielsa Christiana Iversena na całe szczęście nie jest decyzją sędziego Andrzeja Terleckiego. Powtórka w czteroosobowym składzie, a więc ponownie pod taśmą staną Sullivan, Iversen, Kamil Pulczyński i Niki Pedersen. Jeszcze tam rozmowa z lekarzem. No nie widać, żeby tu widać po brudnych częściach kombinezonu, gdzie ewentualnie uderzył Niels Christian Iversen. Chyba największym problemem tam będzie motocykl, bo ten motocykl troszeczkę ucierpiał, spoglądał na sprzęt już jak wstał z toru Duńczyk i chyba tam jakieś poprawki przy motocyklu będą niezbędne. Jeszcze dogląda sprzętu, na którym za chwileczkę wyjedzie do powtórki tego wyścigu ósmego Niels Christian Iversen. Chyba naruszyła się lekko dźwignia sprzęgła, każdy zawodnik ma to inaczej podregulowane na innej wysokości. Przede wszystkim należy to dokręcić tak, aby przez przypadek nie naruszyło się to w momencie
startu, czy tuż przed startem. Myślę, że teraz mechanicy też mają trochę czasu na to, aby generalnie zmienić ustawienia motocyklu. Jeśli Nils nie jest zadowolony, nie był pewnie zadowolony z tego startu, to być może inne ustawienie w tym motocyklu pozwoli mu lepiej wystartować. Stąd też być może aż tak bardzo się nie spieszył do parku maszyn po tym upadku. Najmłodsi kibice na MotoArenie. Widzą Państwo, że straty są także w kombinezonie Nilsa Christiana Iversena. Rozdarta nogawka na prawej nodze i mocna plama po spotkaniu z nawierzchnią toru na lewym pośladku. To są efekty tego upadku w pierwszej odsłonie wyścigu ósmego. Sławomir Kryjom, no taki delikatny uśmiech na twarzy menedżera Unibaxu Toruń. No rzeczywiście, 8 punktów to jest powód do zadowolenia, ale to jest dopiero 7 wyścigów. Czy jeszcze w tym spotkaniu wszystko może się zdarzyć? Na pewno tak. Gorzowianie będą wykorzystywali każdą okazję, jaką Torunianie im dadzą, a ten wyścig przed nami na pewno jest niezłą okazją do tego, żeby gorzowianie spróbowali odrobić tu jakieś punkty. Nicky Petersen z czwartego pola startowego, jeśli podobnie wystartuje jak przed chwilą w pierwszej odsłonie tego biegu, to myślę, że już nawet Ryan Sullivan może go nie dogonić, jeśli nie będzie popełniał takich błędów jak w poprzednich wyścigach i nie będzie ułatwiał Torunianom, więc ten układ pól startowych i ci zawodnicy po stronie gorzowskiej na pewno gwarantują emocje i mogą optymistycznie nastrajać gorzowskich kibiców przed tym wyścigiem. Dmuchawa, jest bardzo gorąco, no nie jest to patent a la Nicky Pedersen w przypadku Ryana Sullivana, ale też spełnia swoje zadanie cały czas bardzo duszno, gorąco na MotoArenie, ale i w całym naszym kraju, a cały czas trwają boje, co tu zrobić z tą dźwignią sprzęgła w motocyklu. Tak to się najczęściej dzieje, że mechanicy przygotowują bardzo starannie, pieczołowicie, każdy szczegół jest dogrywany przed zawodami i wszystko jest dograne na ostatni milimetr i dopieszczone, można powiedzieć. To jest przed zawodami, a w warunkach bojowych, kiedy następuje wypadek, kiedy jest mało czasu, tak jak widzieliśmy przed chwilą, wszystko odbywa się ręcznie, aby szybko, aby w miarę skutecznie, aby pracowało, aby tylko zawodnik mógł wyjechać do wyścigu. To się różni właśnie w pracy mechanika przed zawodami, a już w trakcie zawodu. Nils Christian Iversen już gotowy do jazdy. Te nerwy w drużynie gorzowskiej są jak najbardziej uzasadnione, bowiem Iversen jedzie jako rezerwa taktyczna i będzie jechał wyścig po wyścigu, bo on jedzie w wyścigu ósmym, który za chwilę, i pojedzie także w biegu dziewiątym, więc nie będzie szans na to wielkich, by ewentualnych większych poprawek dokonać w jego motocyklu także przed następnym startem, więc to, co uda się zrobić teraz i to jest niemalże wszystko. Później ten czas oczywiście będzie dodatkowa przerwa dla Duńczyka, który będzie miał wyścig po wyścigu, no ale to też znów nie będzie tak wiele czasu, żeby naprawić to wszystko i doprowadzić do idealnego stanu sprzęt Nilsa Christiana Iversena. Nie widać, żeby ten sprzęt został zniszczony bardzo, a ta dźwignia sprzęgła, jeśli nawet Iversen zjedzie z wyścigu i powie, że to mu nie pasuje to ustawienie, to mechanicy pewnie są w stanie wymienić dźwignię na nową w ciągu kilkudziesięciu sekund. Niespełna 40 sekund do powtórnego startu biegu numer 8. Ryan Sullivan, pierwsze pole startowe, Unibax Toruń. Widzą Państwo dorobek punktowy poszczególnych zawodników, indywidualny po dotychczas rozegranych wyścigach. Nils Christian Iversen, on dziś imponował startami, ale tutaj w rywalizacji z Ryanem Sullivanem dosłownie w przenośni poległ w tej pierwszej odsłonie wyścigu ósmego. Kamil Pruczyński, kask niebieski i kask żółty. Nicky Pedersen zaimponował nam startem, no ale dziś te starty z czwartego pola są naprawdę dobre. Dobrze, przyczepnie tam jest i można to wykorzystać. Nicky Pedersen po raz kolejny, ale tym razem Ryan Sullivan, no i przestraszył się troszeczkę Nicky Pedersen, jakby. Wydawało się, że wejdzie tam pod łokieć Ryana Sullivana. Ten jednak znacznie lepiej niż w poprzednim wyścigu wystartował, a dość niespodziewanie teraz w walkę o punkty, jak na razie skutecznie przynajmniej, bo jest trzeci, wmieszał się niedoceniany Kamil Pulczyński. Pulczyński nie zamierza poprzestawać na tym jednym punkcie, no ale odbiera mu ten punkt, bo chyba jest taką zbytnią ułańską fantazją próbował atakować jadącego na drugiej pozycji
Nikiego Pedersena, Kamil Kulczyński, nie zdając sobie sprawy, albo zdając sobie sprawę z tego, że jedzie za nim Iversen i ten będzie czekał na jego błąd i cały czas będzie chciał odzyskać tę trzecią pozycję. No ale przewaga Ryana Sullivana w tym wyścigu jest zgocąca, tak, dla Nikiego Pedersena, jak i Nielsa Christiana Iversena, to tak wygląda, jakby w zupełnie innej lidze jechał kapitan Unibaxu w porównaniu do tego i ta przewaga świadczy o tym na mecie nad dwójką Gorzowian, Pedersen, Iversen. 3-3 kończy się ten wyścig ósmy, nadal 8 punktów przewagi Unibaxu, ale Krzysztof, Niki Pedersen przestraszył się Ryana Sullivana na wyjściu z tego pierwszego łuku? Popatrz. No to, że Danie mogli w tym wyścigu zwyciężyć, tylko pewnie nie wystartował tak jak wcześniej i nie pojechał tutaj po zewnętrznej części toru. Zamknął gaz tam w połowie tego łuku, bo dosyć mocno przeciął swoją linię toru jazdy, a pamiętajmy, że jechał z czwartego pola, więc Ryan Sullivan musiał mocno wyłamać motocykl. Niki Pedersen z wyprostowanym motocyklem, można powiedzieć, w połowie łuku podążał i tam bardzo szybko zbliżał się do Australijczyka i się nie przestraszył, on po prostu musiał chyba zamknąć gaz po to, aby nie wjechać w Sullivana. Miał bardziej rozpędzony motocykl, a między krawężnikiem a Sullivanem po prostu nie było miejsca. Wydawało się, że Gorzowianie w tym wyścigu zwyciężą, a to jednak Torunianie byli o krok od zwycięstwa, bo tak naprawdę trochę doświadczenia, trochę odwagi zabrakło Pulczyńskiemu, aby spróbować zaatakować Petersena, bo miał bardzo dobrą okazję. Niki Pedersen wyjechał zbyt wąsko z drugiego łuku, drugiego chyba okrążenia i ten miał o wiele lepiej rozpędzony motocykl i tylko wypadało mu wjechać na zewnętrzną część toru pierwszego łuku i pewnie mógł powalczyć o drugie miejsce. Tam się zawahał, odpuścił. Natychmiast wykorzystał to Iversen. Dokładnie, zamknął gaz, więc zabrakło pewnie trochę odwagi, a przede wszystkim chyba właśnie doświadczenia Kamilowi Kulczyńskiemu. Ale ten wyścig na pewno zaprocentuje w jego przypadku. Widzieli Państwo narada i taka mobilizacja w ekipie gorzowskiej. Po 8 wyścigach strata do Torunian 8 punktów. A jak dotychczasowy przebieg tego spotkania oceni kapitan gospodarzy? Posłuchajmy Ryan Sullivan. Dwa fantastyczne wyjścia spod taśmy, ale to, co chyba najważniejsze, to powstrzymana rezerwa taktyczna gości. Two perfect gating in your opinion, but I think the main thing is to stop the tactical substitution for Gorzow. Yeah, you know, they've started making tacticals now, so Nils went in then, it was important that, you know, we have to break them and they don't get any points from it. So we're eight up now and that's, we need to get through their tacticals and then push hard in the final to try and get the 14 points back. Tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby zatrzymać te rezerwy taktyczne, bo teraz ich wiele używa nasz przeciwnik, złamać ich po tym przełamaniu tych rezerw taktycznych i spróbować odzyskać 14-punktową stratę z Gorzowa. Na tym musimy się teraz skupić. Ryan błyszczy na motoarenie, reszta zawodników z Torunia radzi sobie dobrze. Cóż może jeszcze przygotować tutaj Gorzów? Cóż może się stać w tym meczu? What do you think with the second part of the meeting? Because Gorzów is coming back, but you still are very strong here. Yeah, you know, they're pushing hard. As I say, they're making tacticals. They're going to try and come back. They've had a couple of good heats, but, you know, I made some changes. I changed bikes after the first one. I had a problem with it, and much better now. Chris is flying. Mijak's flying. You know, all the boys are firing up, and, you know, we're keen on this. We're at home now. We want to win this. We want the bonus point as well. Thank you very much. Ryan już wraca do boksu. Chcemy odzyskać punkt bonusowy. Chris Holder dzisiaj tutaj lata. Również lata na motoarenie. Adrian Miedziński. Jesteśmy w gazie, czujemy się mocni i będziemy chcieli walczyć o ten bonus. Mimo rezerw taktycznych, mimo że Gorzów się zbroi, będziemy walczyć do końca. Tyle Ryan Sullivan. Anioły latają na motoarenie i latają wysoko. 28-20 prowadzą po 8 wyścigach. Ja, Krzysztof, jeszcze wracam do tej mobilizacji w ekipie gorzowskiej. Mówimy tutaj sporo o tych rezerwach taktycznych. Dwie z nich już gorzowianie wykorzystali. Tomasza Goloba, Nielsa Christiana Iversena. Spoglądając na dorobek punktowy zespołu Czesława Czernickiego, to tak naprawdę no, pewnie za mroczkę w wyścigu 11 pośle do boju Czesław Czernicki i Nikiego Pedersena. I tak więcej możliwości tak naprawdę nie ma, no chyba że nastąpi jakieś cudowne przebudzenie Mateja Żagara. Jeśli gorzowianie chcą odrabiać coś z tych 8 punktów, to potrzebne są indywidualne zwycięstwa. Jak na razie 8 wyścigów, 2 indywidualne zwycięstwa. Raz Niki Pedersen i na otwarcie Tomasz Golo.
to mało. No na pewno Gorzowianie będą próbować. Jeszcze teraz jest etap chyba zmian motocykli w ekipie gorzowskiej. Myślę, że na motocyklu, na którym jeszcze dzisiaj nie startował, wyjechał właśnie Matej Żagar. Myślę, że za chwilę zobaczymy Tomka Golowa też na innym motocyklu. I to są tak naprawdę ostatnie ruchy, które Gorzowianie mogą zrobić. Jeśli to przyniesie jakiś efekt, to faktycznie ten los ich może się odwrócić. Jeśli jeszcze pozostaje faktycznie rezerwa w postaci Nikiego Petersena, tyle że te rezerwy muszą przynosić efekty, to wtedy Gorzowianie jeszcze na pewno będą próbowali nawiązać tutaj walkę. Jak na razie tylko rezerwa Tomasza Golowa, sukces połowiczny, ale jak na razie jedyne zwycięstwo biegowe w parze z Nikim Pedersenem. Bieg dziewiąty, ponownie na to, że oglądamy Nielsa Christiana Iversena, już teraz zgodnie z programem, w parze z Matejem Żagarem, no ale przeciwko komu? Przeciwko Miedzińskiemu i Holderowi, a ta para dziś tutaj dzieli i rządzi to, o czym powiedział kapitan Unimax Ryan Sullivan. Dziś latają tutaj po to, że jak na razie dwa razy startowali, dwa razy przebiegli ta Unimax po 5 punktów. Iversen, Miedziński, Żagar i Holder. Holder już jest pierwszy, zamknięty przez dwójkę Gorzowian Miedziński, ale dziś przekonaliśmy się o tym, że na Miedziaka nie ma straconych pozycji, że on jest w stanie wygrać z każdym. No i długo na to nie czekaliśmy, by znaleźć potwierdzenie w tym, co oglądamy na torze, bowiem Miedziński już wjechał pomiędzy parę Iversen i Żagar już na drugim łuku pierwszego okrążenia i usadowił się za plecami Chrisa Holdera. No i teraz Gorzowianie, jeśli tak zakończy się ten wyścig, a wszystko na to wskazuje, raczej mało prawdopodobne, by tracący ponad 20 metrów Iversen doścignął któregoś z Torunian. Ta przewaga zespołu Jana Ząbika osiągnie punktów 12, a więc sięgnięcie po zwycięstwo w tym meczu będzie już na naprawdę bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki. No i coraz bliżej będzie także punkt bonusowy dla ekipy Unibax. Chris Holder i Adrian Miedziński dziś bezbłędni na Moto Arenie. 3 punkty Holder, Miedziński znów za jego plecami, ale z bonusami także komplet punktów. 1 punkt dla Gorzowian Iversen, bez punktu Żagar i 33-21 dla Unibax. Zdawało się w poprzednim wyścigu, że Gorzowianie zwyciężą, wykorzystają sytuację. Nie wykorzystali, teraz wydawało się, że Torunianie są faworytem, oni to wykorzystali. I tutaj wielkie słowa uznania dla Holdera i Miedzińskiego, którzy rozdają karty na tym torze jak na razie. Wykorzystują każdą okazję, każdy moment na torze i okoliczności, które się dzieją. Holder doskonale startuje, Adrian Miedziński tym razem słabiej ze startu, ale to chyba głównie było spowodowane tym, że najpierw wybrał sobie pole startowe, miejsce startowe bardzo blisko pierwszego pola startowego. Nie mógł tam się ustawić, sędzia kazał się odsunąć. Nie miał już czasu na przygotowanie odpowiedniego miejsca. Stąd chyba tak słaby start Adriana Miedzińskiego. No ale jak szybko sobie radzi, to aż ciężko można było sobie wyobrazić. Jak zawodnicy jadą gorzowscy z jednej strony, to on atakuje z drugiej i skutecznie ich wyprzedza. Widać zdecydowaną przewagę choćby w tym wyścigu motocykla Adriana Miedzińskiego, nie wspominając o Holderze w stosunku do zawodników gorzowskich. A wydaje mi się, że i Żagar, i Iversen korzystali z motocykli w tym wyścigu, na których jeszcze dzisiaj nie startowali. Jak widać, to były mało udane posunięcia. Trochę tak. Znacznie lepiej spisywali się obaj na motocyklach, których dotychczas używali. No ale znowu druga strona jest, Krzysztof, taka, że to, co prezentują dziś Miedziński i Holder, to nie jest dziełem przypadku, bowiem oni potrafili w dość prosty sposób i dość łatwo ograć samego Tomasza Goloba. Mnie nasuwa się takie spojrzenie, no jesteśmy naprawdę dopiero po 9 wyścigach, jeszcze 6 gonitw przed nami, ale jednak Gorzowianie, i to się potwierdza, tracą bardzo wiele ze swojej wartości w meczach wyjazdowych. To nie jest ten zespół, który oglądaliśmy przed tygodniem na stadionie imienia Edwarda Jansa Żargorza Wielkopolskiego. Tomek Golob chyba nie zdecydował się na zmianę motocykla. Wierzy wciąż w ten, na którym wcześniej startował. 2 próbne starty. Jeszcze mechanicy czekali na ewentualną zmianę motocykla z motocyklem świeżym. Jedzie jednak na tym, na którym dotychczas startował. Zobaczymy, jak te ustawienia za chwilę się spiszą na torze. Bartosz Zmarzlik w kasku białym ze strony Keilum Stali Gorzów
parze z Tomaszem Golobem. Para toruńska Rune Holta, kask czerwony, drugie pole startowe. No i pozostający bez punktu w drużynie toruńskiej Michael Jepsen-Jensen. Bardzo blisko siebie ustawieni Holta i Zmarznik na pierwszym i na drugim polu startowym. 10. wyścig dnia rozpoczęty. Bartosz Zmarznik wygrywa start z Rune Holtą. Świetnie także Tomasz Golopa. Teraz pomiędzy dwójkę gorzowian jak diabeł z pudełka wskoczył Jensen. Jensen jest na drugiej pozycji. Teraz stworzył niebezpieczną sytuację na torze. Wyprzedził go już Tomasz Golop. Teraz próbuje tej samej sztuki dokonać Bartosz Zmarznik. Bez skutku Zmarznika wyprzedzi teraz Rune Holta, ale Zmarznik nie daje za wygraną, pojedzie szeroko, próbuje wypchnąć gdzieś tam Runego Holtę, no i czyni to skutecznie. Proszę, to jest debiutant na tym torze, 16 lat, a jak równy z równym, z niebyle kim, z Rune Holtą, no ale teraz Rune Holta poradził sobie z Bartoszem Zmarznikiem. Pierwszy jedzie Tomasz Golop. Jensen, zupełnie niespodziewanie, wydawało się, że on tutaj będzie statystą. Na drugiej pozycji teraz spojrzał, kto jedzie obok niego, oczywiście Rune Holta i torunianie spokojnie dowiozą remis w tym wyścigu. No a był taki moment, że wydawało się, że Jensen będzie tutaj dyktował warunki. Później był moment, kiedy wydawało się, że gorzowianie są nawet w stanie wygrać ten wyścig podwójnie. Skończyło się na biegowym remisie. Golop Jensen Holta, Bartosz Zmarznik 3-3. Nadal 12 punktów przewagi Unibaksu, 36-24. Dobrym startem okazał się tym razem Tomek Golot. On tutaj szybko wystartował, bardzo dobrze się wstrzelił ten start. Przede wszystkim wykorzystał tutaj tę walkę z Marznika z Holtą. Obaj byli chyba na sobie bardzo skupieni, bardzo blisko siebie stali, ale chyba Tomek Golot nie będzie do końca zadowolony z tego motocykla i z tej jazdy, bo tak naprawdę wygrał ten wyścig chyba właśnie umiejętnościami i tym, że Jensen tam nie do końca zablokował jego jazdę, wystawił mu bardzo dużo miejsca i zbyt daleko nie uciekł później Jensenowi, wręcz przeciwnie, ten go minimalnie doganiał, mimo tego, że ten Golob jechał dobrą linią toru jazdy, więc nie było widać jakiejś dużej różnicy, jeśli chodzi o szybkość jego motocykla. Stąd może te myśli w tej chwili w jego głowie i na pewno będą jakieś jeszcze poprawki w motocyklu. Jeszcze kolejna mobilizacja w ekipie Keilum Stali Gorzów Wielkopolski. Pokazuje Tomasz Golop. Chyba pokazuje, że ustawienie w swoim motocyklu, jeśli chodzi o koła zębatne na tylnym kolu, kole raczej, jak dobrze zrozumiałem, od pierwszego wyścigu dwa lub trzy zęby wyżej w stosunku do tego, co jeszcze o szczegóły pytał Niels Christian Iversen. Jeszcze mobilizacja, Bartosz Zmarznik, rozmowa z Czesławem Czernickim, to oznaczałoby, że Bartosza Zmarznika zobaczymy jako rezerwę zwykłą, bądź też rezerwę taktyczną w miejsce być może Artura Mroczki w wyścigu 11. No ciekawe, będziemy czekać na te rozstrzygnięcia i na potwierdzenie tych informacji. Najwięcej punktów jak na razie w Keilum Stali Tomasz Golop 8 w 4 startach, Pedersen 6, Iversen także 6, Żagar Zmarznik po 2, bez punktu pozostają Mroczka i Łukasz Cyran w drużynie toruńskiej, Holder 9, Sullivan punktów 7, Holta 6, Miedziński także 6, ale przypomnijmy, że Adrian Miedziński przyjeżdżał za każdym razem za plecami swojego kolegi z zespołu, Chrisa Holdera. Jesteśmy po 10 wyścigach, znów równanie nawierzchni, znów kosmetyka. Po tym równaniu zapewne wyjedzie polewaczka na tor. Słońce już nie operuje, już schowało się za trybunami Moto Areny, gdzieś tam na zachodzie, gdzieś tam można to dostrzec przy wejściu w drugi łuk toruńskiego owalu. Przenosimy się do parkingu, do naszych reporterów. Czas na rozmowę z niepokonanym dziś suwerenem Moto Areny, Chrisem Holderem. I czy łatwo, czy tak łatwo jedzie mu się, jak to wygląda, kiedy patrzy się w program? 3-3-3, pierwszy bieg i walka z Nicky Pedersenem, a potem kapitalne starty. When you look into the program, it looks very easy and smooth. Is that okay? Is that really? I wish. That was, I made, my bike's working good for a start, which helps. Especially around here, it's so difficult, you can get caught out a bit, but
making good starts and a lot of speed, so I'm stoked how it's going. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak jadą moje motory tutaj na MotoArenie, szczególnie na drugim łuku. Mam bardzo dobre wyjście spod taśmy startowej, a potem bardzo dobry dociąg do łuku i ten motocykl jedzie. Chciałbym, żeby to wyglądało, że jest łatwo, ale wcale do końca tak nie jest. Unibax wygrywa 12 punktami. Brakuje jeszcze dwóch, a tak naprawdę trzech punktów, by odzyskać bonus. Czy to jest realne? 12 points up for you, still 3 missing. Is that possible? Yeah, of course it is. We've got a good momentum going, but obviously they can use some tacticals, I think, so... They're going to be strong at the end, but if we can hold on here and get to the nominated races, we got every chance to. Thank you very much. Chris wraca już do swojego boksu. Oczywiście, że jest możliwe odrobienie bonusu. Jesteśmy w gazie, jedziemy bardzo dobrze, ale musimy uważać się cały czas na rezerwy taktyczne, które Keilun Stal Gorzów może użyć. Musimy dojechać z dobrym wynikiem do wyścigów nominowanych, bo tam będzie trzeba się pilnować. Tyle, Chris Holder. Trzeba będzie się pilnować, jeśli chodzi o Unibax Toruń już w najbliższym wyścigu, wyścigu numer 11. Nie będzie to Bartosz Zmarzlik. Podejrzewam, że Bartosz Zmarzlik jeszcze pojawi się na torze, ale w biegu 11 będziemy mieli rezerwę taktyczną, czyli Nikiego Pedersena za Artura Mroczkę. Pedersen pojedzie w parze z Żagarem przeciwko parze Miedziński Sullivan. Teraz dochodzi do tej roszady, już Holder nie z Miedzińskim, tym razem z Sullivanem, a w parkingu Tomasz Golob. Tomasz, 4 starty, 2 trójki, 2 jedynki, ale nie zmieniałeś motocykla. Chyba znalazłeś już to dobre ustawienie, bo po tym biegu radziłeś kolegom, co mają zrobić w motocykle. Chyba już tak, chyba jestem już na dobrej drodze, aczkolwiek ta regulacja jest tak dziwna i tak anormalna, że wtedy, kiedy się wygrywa, można przyjechać w późniejszym biegu czwarty. Oczywiście, no można powiedzieć, że się dużo dzieje, ale to nie jest rewelacyjne. Trzeba piłować i piłować. Unibax wczoraj w porze meczu miał trening. Pewnie ty, gdybyś miał możliwość i cała drużyna Keilun Stal, to by wyglądało lepiej, ale... Znaczy ja miałem trening w Gorzowie, w Gnieźnie, natomiast chłopaki jeździły. Każdy tor jest inny. Gorzowski tor nie jest taki sam jak ten tor, więc się niewątpliwie tor ma przewagę, ale my się skupiamy na tym, żeby... minimum ten bonus obronić. 12 punktów to nie jest dużo, więc dwa dobre biegi już jesteśmy przy nich. Dziękuję za rozmowę. Dwa dobre biegi i już można to odrobić, tylko trzeba mieć te dwa dobre biegi, jak na razie, jeśli chodzi o Gorzowian. No, to był jeden dobry bieg, jeden tylko wygrany 4-2, a już 3 Gorzowianie przegrali podwójnie, no, ale jeszcze mamy 5 wyścigów. Jeśli rzeczywiście Gorzowianie znaleźli receptę na ustawienia w swoich motocyklach na tak dziś przygotowaną nawierzchnię toruńskiego toru, no to zapowiada nam się ciekawa końcówka i decydujące wyścigi tego spotkania. I przypomnijmy cały czas, że tu walka idzie o zwycięstwo w meczu, za które można oczywiście zainkasować 2 punkty, ale także o ten punkt bonusowy. Ta przewaga drużyny gorzowskiej po pierwszym spotkaniu to punktów 14. W tej chwili Torunianie odrobili już z tej straty punktów 12. No i są bardzo blisko sięgnięcia po całą pulę w rywalizacji z Gorzowianami, a więc po 3 punkty i umocnienie się, awans na pozycję wicelidera, no i zmniejszenie straty do drużyny zielonogórskiej, która przypomnijmy miała jeden mecz rozegrany więcej, teraz ta liczba spotkań się wyrównuje, no i wtedy Torunianie będą tylko o krok za drużyną zielonogórską. No ale najpierw muszą Torunianie zrobić ten krok, czyli wygrać tutaj z Gorzowianami różnicą ponad 14 punktów, jeśli chcą zainkasować 3 punkty. Pewnie kibice zielonogórscy i zespół zielonogórski dziś przed telewizorami pewnie najchętniej rozdzieliliby te punkty pomiędzy dwie zainteresowane drużyny. Powiedzmy jeden dla Gorzowian, dwa dla Torunian i ta przewaga zielonogórzan ciągle by była bezpieczna. Ponad 2 punkty. Przed nami wyścig 11. Miedziński, kask niebieski, Sullivan, kask czerwony. To para Unibaxu Toruń. Natomiast w drużynie gorzowskiej rezerwa taktyczna Niki Pedersen w miejsce Artura Mroczki w kasku białym i Matej Żagar w kasku żółtym z tego dziś bardzo dobrego czwartego pola. 11 wyścig dnia, Miedziński, Pedersen, Sullivan, Żagar i Torunianie spod taśmy na dwóch pierwszych pozycjach zostali niemalże, można powiedzieć, w blokach startowych Gorzowianie.
nie pozostawiają złudzeń podopieczni Jana Ząbika i menedżera Sławomira Kryjoma, bo wydaje się, że to jest już to ostateczne uderzenie aniołów na motoarenie. Prowadzenie Sullivana przed Niedzińskim, który dziś jest kolekcjonerem bonusów, tak to wyraźnie wygląda. Trzeci jedzie Matej Żagar, a cieniem samego siebie jest Nicki Pedersen. Wydaje się, że ten wczorajszy występ w Gnieźnie w przypadku trzykrotnego indywidualnego mistrza świata nie był dziełem przypadku. Spogląda na swój motocykl Nicki Pedersen. Ten motocykl słabnie z okrążenia na okrążenie. No i tak, no i w tym momencie już w ogóle odmówił posłuszeństwa. 5-1 wygrywają Torunianie. No i śmiem przypuszczać, że chyba jest tu już po wszystkim. Jeśli rezerwa taktyczna nie przynosi żadnego efektu, a zawodnik na bardzo wolnym sprzęcie szybko zjeżdża do parkingu na defektującym motocyklu, a rywale wygrywają 5-1. Sullivan Miedziński przed Żagarem i defektującym Pedersenem. I po 11 wyścigach przewaga Unibaxu wynosi punktów 16. No to są czarne chmury nad zespołem gorzowskim dziś tutaj w Toruniu, choć nie było. No tak, ten start nie pozostawił złudzeń i mimo tych najbardziej korzystnych pól startowych Torunianie zdecydowanie wygrali ten start, wjazd w pierwszy łuk i tutaj przez chwilę choćby gorzowianie nie mogli nawiązać wyrównanej walki. Byłem skupiony na starcie Mateja Żagara, taki był trochę bardzo taki trochę zdekoncentrowany, nie patrzył na zamek maszyny startowej, trochę nawet spóźnił ten moment startowy, więc mimo tego dobrego pola startowego numer 4 nie mógł tutaj nawet pomarzyć, żeby wjechać na tą dobrą ścieżkę, bo Ryan Sullivan był zdecydowanie z przodu. No taka była różnica między gorzowianami a torunianami. Wydawało się, że w tej przerwie gorzowianie będą dokonywali zmian i pewnie te zmiany, tych zmian dokonali. Torunianie tych zmian praktycznie dokonywać nie musieli, jeżeli w ogóle to pewnie tylko kosmetyczne, a jak widać gorzowianom te zmiany nie wyszły wcale na dobre, wręcz przeciwnie, ta jazda wygląda coraz gorzej, bo jeśli jeszcze jakiś czas temu Nicki Pedersen wyglądał całkiem korzystnie na to, że dosyć szybko jechał, bardzo dobrze startował, tak teraz nie widać w jego jeździe ani dobrego startu, ani tym bardziej dobrej jazdy na dystansie, a myślę, że ten zjazd do parkingu był trochę spowodowany tym, żeby mechanicy mieli więcej czasu na przygotowanie jego motocykla do kolejnego wyścigu. Pojedzie wyścig po wyścigu, jechał w 11 jako rezerwa taktyczna, teraz pojedzie ponownie w parze z Bartoszem Zmarzlikiem, bo będziemy mieli kolejną rezerwę taktyczną, Bartosz Zmarzlik w miejsce Łukasza Cyrana w drużynie gorzowskiej, a więc cały czas poszukiwanie, szukanie gdzieś tam tych punktów w tej chwili. Nawet ten bonus odjechał gorzowianom. Co na to Niels Christian Iversen? Posłuchajmy. Właśnie, używają gorzowianie mnogich rezerw taktycznych, walczą chociażby o ten bonus, czy uda im się dogonić szybki Unibax. You're using tacticals many times here, because Unibax is very fast here. You think you can defend a bonus point? I hope so. You know, it's tough out there at the moment. They're really, really quick. And even we make starts, they are quick enough to pass us. So you know we have to work on our setups and try to make the most out of it. Musimy popracować nad przełożeniami. Unibax jest niesamowicie szybki. Czujemy to, jak wyjadą ze startu. Na trasie są zupełnie nie do dogonienia. Tak na razie wygląda sytuacja. Tyle. Niels Christian Iversen. Thank you very much. Iversen dotychczas punktów 4, 5, 6. No, wydawało się po tym początku dość dobrym wykonaniu Duńczyka, że on będzie silnym punktem drużyny. No, na razie pewnie nie można narzekać, jeśli jego rodak, znacznie wyżej notowany, który ma tutaj być jedną z, miał być tutaj jedną z lokomotyw ekipy Czesława Czernickiego, zdobywa też tylko 6 punktów, jak na niego. Kask żółty, właśnie wspomniany Nicki Pedersen w parze z jadącym jako rezerwa taktyczna w miejsce Łukasza Cyrana i juniorem Bartoszem Zmarzlikiem. A to jeszcze tylko potwierdzenie tej rezerwy taktycznej. Kask biały, Bartosz Zmarzlik. Ze strony toruńskiej w kasku niebieskim Kamil Pulczyński i w kasku czerwonym Rune Holta.
Kamil Pulczyński już w swoim drugim starcie pokazał, że on tutaj nie zamierza być statystą i to, że wysoko, znacznie wyżej ocenia się akcję jego brata Emila, brata bliźniaka, to on bardzo szybko chce też dołączyć do swojego brata i także być skutecznie punktującym w ekipie toruńskiej. Już wszyscy gotowi do startu. Rune Holta jeszcze tam wykonujący pracę agrotechniczne, szukający tam odpowiedniej kolejny, by świetnie wystartować z tego bardzo dobrego dziś czwartego pola, choć przed momentem w wyścigu 11 przekonał się o tym, że trzeba umieć z niej wyjechać, z tej kolejnej, wyjechać z tego pola skutecznie. Matej Żagar, co mu się wyraźnie nie udało, no ale też atomowy start mieli torunianie. Przewaga zespołu gospodarzy to 16 punktów. No i teraz już muszą wszystko na jedną kartę postawić gorzowianie, bo o zwycięstwo no tutaj raczej już nie powalczą, ale punkt bonusowy jeszcze ciągle jest w zasięgu zespołu z Gorzowa Wielkopolskiego. Rozpoczęty wyścig 12. Świetnie w kasku białym zmarznik ze startu. Próbował do niego dołączyć się Niki Pedersen. Pedersen, no ciasno za plecami zmarznika, no i dość niespodziewanie. Dwaj juniorzy toczą walkę o zwycięstwo w tym wyścigu. Teraz wybity z rytmu Kamil Pulczyński spróbuje to wykorzystać. Niki Pedersen, no i wykorzystuje to Niki Pedersen. Ostro potraktował Kamila Pulczyńskiego, no ale to już nie przelewki. Gorzowianie zdają sobie z tego sprawę, że tutaj punkt ten bonusowy jest na wagę być może pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej, a może drugiego. Pedersen teraz będzie musiał otwierać ataki Runego Holty. Prowadzi Bartosz Smarznik, a więc udane posunięcie Czesława Czernickiego, postawienie na rezerwę taktyczną, a teraz musiał przyhamować Holta. Jeszcze ostatni łuk czwartego okrążenia. Holta będzie tutaj walczył, by rozdzielić Marę Gorzowską, no ale mu się to nie uda i po raz pierwszy gorzowianie wygrywają podwójnie wyścig tutaj na Moto Arenie, a to za sprawą tego najmłodszego w swojej drużynie Bartosza Zmarznika, który po kapitalnym starcie później na dystansie pewnie dowozi 3 punkty. Bartosz Zmarznik, Niki Pedersen, Rune Holta, Kamil Pulczyński, 5-1 wygrywają gorzowianie. No i jakby wracają do gry, czy o zwycięstwo? Raczej nie, ale o bonus na pewno. Gorzowianie mają o co walczyć i najważniejsze, że tą walkę podejmują, a my możemy obejrzeć fascynujące wyścigi. Tym razem Bartek Zmarznik trochę zablokował na wyjściu z pierwszego łuku jazdę Nikiego Petersena. Niki Petersen tutaj nie zarytkował jazdy po zewnętrznej części toru. Liczył na to, że Bartek Zmarznik wypnie Pulczyńskiego na zewnętrzną część toru i robi mu miejsce. Ten wypnął, ale zablokował z kolei Nikiego Petersena. Ten musiał przez to właśnie rywalizować o tą drugą pozycję, zamiast na niej już być, więc tutaj trochę nie udało się Gorzowianom na pierwszym łuku rozegrać tej sytuacji, ale na szczęście dla nich Niki Pedersen zdołał wyjść z tej opresji, zdołał nawiązać jeszcze walkę szybko tak naprawdę uporał z Pulczyńskim, który widząc chyba atakującego Nikiego Pedersena po prostu zamknął manetkę gazu maksymalnie. To mały włos, a skończyłoby się to jego upadkiem i to tylko i wyłącznie przez jego własny błąd, bo niepotrzebnie aż tak mocno zamykał tą manetkę gazu, niepotrzebnie tak wyhamowywał motocykl. To było dosyć niebezpieczne, bo atak Nikiego Pedersena nie był absolutnie na tyle ostry, aby wybić aż tak mocno młodego torunianina z jazdy. Oglądaliśmy przed chwilą na naszych ekranach Bartosza Zmarznika. Tym, który daje sygnał do odrabiania strat, jest najmłodszy w ekipie. On poderwał drużynę. Zupełnie inaczej już te twarze i ta mobilizacja w ekipie gorzowskiej wyglądała po tym zwycięstwie Zmarznika. Myślę, że teraz taka nowa siła wstąpiła w zespół Czesława Czernickiego. Iversen i Golob. Czy pójdą za ciosem? No ale przeciwko nim właśnie w kasku czerwonym. Chris Holder. 3 starty, 3 zwycięstwa. No i Michael Jensen, drugi z Torunian w tym wyścigu, który dziś już tutaj sporo namieszał. Punktów wielu nie zdobył, bo w 3 wyścigach 2, ale 2 razy pokazał nam się tutaj z bardzo dobrej strony po dobrych startach i po dobrym rozegraniu pierwszego łuku. Później były błędy
na dystansie, więc kto wie, być może kluczowy wyścig dla losów tego spotkania, na pewno dla losów punktu bonusowego, bo w tej chwili ten bonus przeszedł na stronę gorzowską, bo Torunianie prowadzą 42-30, są bardzo blisko zwycięstwa w meczu, ale o bonus muszą powalczyć, bo w tej chwili do jego zdobycia potrzeba jeszcze 3 punktów różnicy. Chris Holden i Tomasz Golob. Tomasz Golob uwielbia. Niejednokrotnie nas o tym przekonywał przez ostatnich 20 lat. Takie wyścigi o dużym ciężarze gatunkowym. One go dodatkowo mobilizują i Tomasz Golob teraz będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Jensen, Iversen, Holder, Golob. Szybko zwolniona taśma przez Andrzeja Terleckiego. I Golob, ale Holder jest piekielnie szybki. Golob jeszcze szerzej niż Holder. No i Golob jest pierwszy. Doradził sobie z Holderem. Przez moment na drugiej pozycji jechał Jensen. Teraz Jensen spada aż na 4. pozycję, bo poradzi sobie z nim Niels Christian Iversen. Jensen próbuje jeszcze odzyskać ten jeden punkt. No i robi się coraz bardziej ciekawie. Golob, Holder, Iversen, Jensen. Jensen ciągle nie daje za wygraną. Podobnie jak walczący o zwycięstwo w tym wyścigu. Holder odbiera atak teraz Jensena. Iversen znacznie starszy. Duńczyk jest na 3. pozycji, jeśli tak zakończy się ten wyścig, a wszystko na to wskazuje, bo to koniec 3. okrążenia. Gorzowianie wygrają 4-2, no i ta przewaga stopnieje do 10 punktów, no i ten bonus dla Keilum Stali będzie już bardzo blisko. Tomasz Golob, Chris Holder, Niels Christian Iversen i Michael Jensen. Taka jest kolejność w 13. wyścigu meczu 8. rundy Speedway Ekstraligi. Unibaks kontra Keilum Stal. Tomasz Golob, to o czym mówiłem, on uwielbia tę dodatkową mobilizację, tę dodatkową adrenalinę, kiedy ten wyścig ma ogromne znaczenie i potrafi wygrywać. Niejednokrotnie decydował przecież o złotych medalach dla naszej reprezentacji, tym razem o zwycięstwie Keilum Stali 4-2 w biegu 13. Chyba gdzieś te sugestie Tomka Goloba odnośnie ustawień tu przełożą, żeby zrobić wyżej, żeby ustawić motocykle troszkę mocniej procentują. Przede wszystkim procentują chyba w motocyklu Tomka Goloba, samego Tomka Goloba, który prezentuje się tutaj trochę bardziej agresywnie, trochę bardziej energicznie ten motocykl podąża i na starcie zachowuje się dobrze i na dystansie też się rozpędza zupełnie inaczej niż w poprzednich wyścigach. Można powiedzieć, że z biegu na bieg ten motocykl wygląda coraz lepiej, zwłaszcza tutaj na tle Chrisa Holdera można to ewidentnie sprawdzić. Był to najlepszy zawodnik jak na razie w dniu dzisiejszym w tym spotkaniu, więc miał się do kogo porównywać. Tomek Golob i na pewno gdzieś jest pełen wiary w to, że idzie w dobrym kierunku, a za nim jego cała drużyna, mają o co walczyć, mają jeszcze w tych dwóch wyścigach wiele do zdobycia. 44-34 prowadzą Torunianie. Już można powiedzieć w teorii wygrali to spotkanie, no ale ciągle nie wiadomo jest, kto sięgnie po punkt bonusowy. Zdecydują wyścigi nominowane. Kogo zobaczymy? No pewnie w 15. wyścigu to niemalże pewnik. Tomasz Golob i Nicky Pedersen ze strony Keilum Stali. Kto w wyścigu numer 14? No wydaje się, że Niels Christian Iversen i Bartosz Zmarzik. Tak to wygląda z dorobku punktowego. Jeśli chodzi o Unibaks, Chris Holder i Ryan Sullivan, a więc Australijczycy przeciwko Golobowi i Pedersenowi. Już nie możemy się doczekać tego wyścigu 15. Adrian Miedziński i Rune Holta, wyścig 14 przeciwko Zmarzlikowi i Iversenowi. Tu wydaje się, że ten 14 wyścig to jest być może klucz do punktu bonusowego dla Torunian, jeśli oczywiście Torunianie tę swoją szansę matematyczną wykorzystają, choć biorąc pod uwagę, że na przykład w kasku żółtym z pierwszego pola może pojechać Bartosz Zmarzlik. Będziemy czekać na zgłoszenie składów wyścigów nominowanych i znów zaimponuje nam takim startem jak w poprzednim swoim wyścigu, czyli w biegu numer 12. To kto wie, może być zupełnie interesująco i zupełnie inaczej niż byśmy chcieli sobie to poukładać albo mogli to poukładać w teorii. Radość toruńskich kibiców ze zwycięstwa. Posłuchajmy składy wyścigów nominowanych. Na początek Torunianie Tomasz Zieliński, kierownik drużyny.
Kierownik Storunia, pani sędzia, podaje skład na biegi nominowane, więc tak, bieg 14, kask czerwony Rune Holta, kask niebieski Adrian Miedziński. Bieg 15, kask czerwony Ryan Sullivan, kask niebieski Chris Holder. Dziękuję. No jeśli chodzi o drużynę gospodarzy, to tutaj żadnej niespodzianki nie było, bo być nie mogło. Jedyną niewiadomą był tylko rozdział pól startowych. Holta, Miedziński, Sullivan, Holder. Jaka odpowiedź teraz kierownictwa drużyny gorzowskiej? Krzysztof Orzeł, kierownik zespołu Keilum Stali. Panie sędzie Orzeł z tej strony. Bieg 14, kask żółty Artur Mroczka, a w jego miejsce rezerwa zwykła Zmarzlik. I kask biały Niels Christian Iversen. Bieg 15, bez historii, kask żółty Tomasz Golob i kask biały Niki Petersen. Panie sędzio, chciałem zwrócić uwagę, bo tu plują z góry okrzyki, spluwanie jest tutaj o tym parkingu tutaj nad nami. Dziękuję. Przy okazji interwencja kierownika drużyny gorzowskiej Krzysztofa Orła w sprawie zachowania, którego nie pochwalamy w żadnym wypadku, kibiców toruńskich i nie zgadzam się z Krzysiem Orłem, kierownikiem drużyny gorzowskiej, że bieg 15 bez historii. Oj, nie wyobrażam sobie, że miał być to wyścig bez historii. 44 do 34. Jeśli możemy teraz, zaprezentujemy Państwu jeszcze raz na spokojnie wyścigi, składy wyścigów nominowanych, a więc wyścigu 14 i 15. Popatrzmy jeszcze raz na spokojnie. Bartosz Zmarzlik, Rune Holta, Niels Christian Iversen, Adrian Miedziński. A więc ten wyścig 12, wygrany start z pierwszego pola, daje od razu to pole startowe Bartoszowi Zmarzlikowi, Czesław Czernicki. No i wyścig 15, Sullivan, Golob, Holder, Niki Pedersen. Przenosimy się do parkingu, do naszych reportaży. Piotr Paluch, jeden z trenerów. Piotrze, Stali Gorzów, rzecz jasna, zgodzisz się, że momentem przełomowym, jeśli idzie o walkę o bonus, był ten bieg 12. No dosyć zdecydowane wejście Pedersena pod Pulczyńskiego. Zgadza się, zresztą Pedersen trzykrotny mistrz świata, Pulczyński junior musiał tak zrobić. Bartek Zmarzlik ze startu wyszedł wspaniale i taki przełomowy moment do walki o bonusa. Chcieliśmy wygrać ten mecz, ale no teraz musimy skupić się na utrzymaniu bonusa i to jest najważniejsze. Bartek Zmarzlik debiutuje na tym torze, no ale jest strasznie waleczny. No zgadza się, widać, bo w każdym biegu nie przyjeżdża daleko ostatni, tylko walczy, do końca walczy. Wiadomo, brakuje jeszcze mu doświadczenia, ale tym biegiem naprawdę pokazał, że stać go na wiele. Życzę powodzenia, dziękuję. Dziękujemy. Mobilizacja w ekipie gorzowskiej i ciągła nadzieja. No i ta nadzieja ma swoje uzasadnienie w tych ostatnich wyścigach. Bowiem bieg 12 wygrany podwójnie, bieg 13 wygrany 4-2, odrobione 6 punktów z tej dużej, bo już 16-punktowej straty do zespołu toruńskiego. No i sprawa punktu bonusowego jest ciągle otwarta. To tylko dodaje nam smaczku w tych rewanżach. No i też zwróćmy uwagę, Krzysztof, na to, że przecież w playoffie, w walce, czy w ćwierćfinale, czy w półfinale, czy później w finale, ten bonus oznacza albo awans do dalszej rundy, albo na przykład Mistrzostwo Polski, więc tutaj też ważna jest ta przewaga psychologiczna, bo wcale nie jest wykluczone, że te dwa zespoły nie spotkają się na przykład w półfinale, albo może w finale Speedway Ekstraligi w sezonie 2011. Tak przynajmniej życzyłby sobie tego w tej chwili, patrząc na siłę obu wszystkich zespołów Speedway Ekstraligi, prezes gorzowskiego klubu Władysław Komarnicki.
dokładnie tak, widać jak oba zespoły skupiają się na tym bonusie, jakie to jest ważne dla nich, to dodaje dodatkowego smaku. Widać też po tym układzie choćby 15 wyścigu, jeśli chodzi o Gorzowian, że tutaj nie postawili na obronę tych punktów, bo gdyby tak było, to myślę, że Tomek Golot startowałby z tego czwartego pola startowego, żeby zdecydowanie gdzieś tam próbować wygrać start i uciekać do przodu. Zobaczymy, jakie to rozwiązanie przyniesie efekt, bo tutaj Nicky Petersen został ustawiony na tym polu startowym, więc będą próbowali tutaj nie bronić się tylko jazdą wspomnianą Tomka Goloba, ale też spróbować być może odrabiać straty, które ewentualnie teraz mogą ponieść, więc to jest to ryzykowne ustawienie, więc zobaczymy jak to przeniesie się na rzeczywistość. No tak, my tutaj mówimy o tym, że ten wyścig może przynieść straty drużynie gorzowskiej. Bartosz Zmarzlik ustawił się na pierwszym polu startowym, kierownik startu. Jeszcze zwraca uwagę młodziutkiemu gorzowianinowi, że stoi za blisko linii, a więc obrys jego motocykla wchodzi na pole startowe, które zajmuje po jego prawej ręce Rune Holta w kasku czerwonym, Iversen w kasku białym, niebieski kask niebieski. No i bardzo ważny wyścig dla losów tego spotkania. Tym razem Zmarzlik już nie tak dobrze ze startu, bo najlepiej Rune Holta. Holta jest pierwszy, ale po zewnętrznej rozpędza się tam Niels Christian Iversen. Iversen pójdzie szeroko, czy teraz zejdzie do krawężnika? No nie może zejść do krawężnika, bowiem tam przy krawężniku jedzie Bartosz Zmarzlik. No ale jak na razie nie zamierzają tutaj ponosić żadnych strat gorzowianie, bowiem jadą na remis, ale muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ten niezwykle waleczny, dziś skuteczny Adrian Miedziński jedzie za ich plecami. Teraz będą musieli umiejętnie pojechać parą, by obronić ten remis. Czy Iversen i Bartosz Zmarzlik tego dokonają? W przodzie pchnie osamotniony Rune Holta, on ucieka rywalom. Przy krawężniku cały czas Bartosz Zmarzlik, troszeczkę szerzej Niels Christian Iversen spogląda na młodziutkiego partnera z zespołu Iversen. No i wydaje się, że gorzowianie ten remis dowiozą, a jeśli dowiozą, no to będą już bardzo blisko punktu bonusowego. Można powiedzieć, że już w tej chwili no, ten punkt bonusowy mają, bowiem przed ostatnim wyścigiem przegrywają różnicą 10 punktów. No i jeśli 15 wyścig to Runianie wygraliby 5-1, to wtedy nikt bonusa nie zdobędzie, a Gorzowianie są już bardzo blisko tego punktu bonusowego. Tutaj Rune Holta nie był spokojny na starcie. Z tego ujęcia nie widzimy, czy ruszył się przed puszczeniem taśmy startowej przez sędziego, czy idealnie się wstrzelił ten start. Na pewno te ruchy mu nie zaszkodziły, bo dobrze wyszedł spod taśmy startowej. Bardzo dobrze wjechał w pierwszy łuk. Tu jeszcze była walka między nim a Iversenem. Iversen pojechał po zewnętrznej części toru. Widać wyraźnie, że ta nawierzchnia się dosyć mocno przesuszyła i nie ma już tej mocno wilgotnej, ciężkiej nawierzchni, która by niosła zawodników do przodu, więc w tej chwili trochę poszukują w tych ostatnich wyścigach, w tym również, a to przede wszystkim było widać po jeździe Adriana Miedzińskiego, który w dotychczasowych wyścigach, nawet po przegranym starcie, łatwo przechodził swoich rywali. Teraz nie mógł dogonić nawet Bartka Zmarzlika. Fakt jest jednak również taki, że ani razu nie spróbował gdzieś tam bardzo szeroko jadąc. Troszkę się prosiło, aby spróbował tam rozpędzić swój motocykl. Nie zrobił tego, przyjechał dosyć daleko z tyłu, no i dosyć niespodziewanie na czwartym miejscu. Wyścig 14 dla skronikarskiego obowiązku 3-3, 47-37, a więc tak już stało się faktem to zwycięstwo ekipy toruńskiej w meczu 8 rundy Speedway Ekstraligi, a więc 2 punkty więcej dla Torunia, ale no, jeszcze ciągle istnieje taka możliwość teoretyczna oczywiście, że Torunianie ten bonus zdobędą. Byliśmy już świadkami tego wyścigu, które kończyły się 5-0. Gdyby tak się zdarzyło, to wtedy Torunianie zdobyliby bonus, no ale to już rzeczywiście byłby jakiś anielski cud tutaj w rodzie Kopernika. Gorzowianom do szczęścia wystarczy co? Teoretycznie rzecz biorąc zdobycie i w praktyce 2 punktów. No chyba, że Torunianie będą chcieli bardzo za wszelką cenę udowodnić wszystkim, że tego bonusa rywalizacji toruńsko-gorzowskiej nie będzie, a to wtedy by nam zapowiadało
jeszcze ciekawszą rywalizację, jeśli chodzi o te dwie drużyny w rundzie play-off, bo nie byłoby rozstrzygnięcia. W poprzednim sezonie raz tak się zdarzyło. Było to w rywalizacji zielonogórsko-gorzowskiej. Nie było bonusa, no ale później w play-offie już górą byli zielonogórzani. 15 wyścig dnia przy prowadzeniu Torunian. 47-37. Przypomnijmy, pierwszy mecz w Gorzowie wygrali gorzowianie 52-38. Wygrali różnicą 14 punktów. W tej chwili drużyna toruńska wygrywa różnicą 10 punktów, a więc gorzowianie są bardzo blisko punktu bonusowego w rywalizacji gorzowsko-toruńskiej. Od krawężnika Ryan Sullivan, Unibaks, Tomasz Golob, Caleb Stahl, Holder, Unibaks, Pedersen, Caleb Stahl, rozpoczęty wyścig 15, Sullivan najlepiej ze startu, on przy krawężniku, rozpędzają się tam dwaj gorzowianie po zewnętrznej, wmiesza się w to wszystko Chris Holder, ciasno na wyjściu z pierwszego łuku, Holder przez moment drugi, teraz przez moment czwarty, atakuje Pedersena, na czele mnie Ryan Sullivan, teraz Golob wyrósł jak diabeł z pudełka obok Holdera, Pedersen jest trzeci. A więc te dwa upragnione punkty wiozą gorzowianie, ale Holdera teraz skutecznie atakuje Tomasz Golob i wyścig układa się remisowo. Jeśli remis, to bonus pojedzie dziś do Gorzowa, bowiem Sullivan jest pierwszy, za nim Nicky Pedersen trzeci, Tomasz Golob zamyka stawkę Chris Holder. No i w duecie wydaje się para Holder-Miedziński jest niezwykle skuteczna, ale gdy tylko nastąpiło rozdzielenie tej pary, to i Miedzińskiemu przydarzyła się zerówka i Holderowi także. Wygrywa wyścig 15, Ryan Sullivan, dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Nickiego Pedersena, 1 punkt Tomasz Golob, bez punktu Chris Holder. Wyścig 15 meczu Unibak z Caleb Stahl kończy się remisem 3-3, a całe spotkanie zwycięstwem Unibaksu Toruń 50-40. Za chwilę ciekawe powtórki tego wyścigu 15, bo naprawdę sporo się działo, przynajmniej na pierwszych dwóch okrążeniach. Znów było bardzo ciasno, znów walka bark w bark, ramię w ramię. Nie udało się gorzowianom obronić tego wyniku zwycięstwem Tomka Goloba, ale i tak zawodnicy gorzowcy przywieźli ważne w tym momencie 3 punkty. Tutaj Holder jeszcze próbował walczyć z gorzowianami, robił co mógł, wypychał obu. Tutaj był trochę pomiędzy nimi, musiał wyhamować po tym bardzo szybkim przejeździe w pierwszym łuku i z wyjścia musiał wyhamować swój motocykl. Obaj gorzowiani mieli dosyć dużo miejsca, bo Holder ani nie zablokował mocno Tomka Goloba, a też zostawił dużo miejsca Nickiemu Petersenowi i musiał walczyć o te 2 punkty lub jeden choćby dla drużyny toruńskiej. Nie udało mu się to. Trochę spuścili z tonu Adrian Miedziński i Chris Holder w ostatnich swoich wyścigach. Te motocykle ich nie wytrzymały rywalizacji przez cały mecz, ale Ryan Sullivan równo skutecznie przez całe zawody. Dorobek punktowy poszczególnych drużyn na 40 punktów Caleb Stahl złożyło się 12 punktów Tomasza Goloba, 10 Nickiego Pedersena, 9 Niels Christian Iversen, 6 punktów i wielkie brawa dla Bartosza Zmarzlika, bez punktu Mroczka i Cyran, na 50 punktów drużyny toruńskiej, 13 punktów Ryana Sullivana, jak na kapitana przystało, Chris Holder punktów 11, 10 Rune Holta, 8 Miedziński, 5 Emila Pulczyńskiego, 2 Jensena, 1 punkt Kamila Pulczyńskiego, 50-40 wygrywają Torunianie, wygrywają mecz, inkasują 2 punkty, ale bonus zdobywają gorzowianie i oni w tej rywalizacji toruńsko-gorzowskiej mają w perspektywie play-offu przewagę taką psychologiczną, jeśli można o takiej przewadze mówić, ale wydaje mi się, że jednak to jest taki języczek uwagi, jeśli chodzi o te dwie drużyny, że jednak potwierdzają się słowa takie, że te wysokie zwycięstwa gorzowian na własnym torze mogą być dla rywali później w rewanżach nie do odrobienia lub ewentualnie niewielkie porażki gorzowian w meczach wyjazdowych, ale ciągle porażki, to już jest kolejna porażka drużyny gorzowskiej, trzecia w tym sezonie, później gorzowianie będą odrabiać, wykorzystując atut własnego toru. Czekamy ewentualnie na jakieś opinie z parkingu.
od naszych reporterów. Wiemy, 50 do 40 wygrywa Unibax Toruń. Krzysztof, twoja ocena, jeśli chodzi o występ drużyny gorzowskiej na obcym torze, bo od tego pytania zaczynaliśmy naszą dzisiejszą relację. Jaka jest siła obu drużyn? Jednak atut własnego toru jest po stronie zespołu gorzowskiego. To prawda, gorzowianie trochę przypominają, jeśli chodzi o jazdę na własnym torze, drużynę z Leszna ubiegłego roku, ale trochę gorzej spisują się na wyjazdach, zdecydowanie gorzej. Czy też Zielonogórzan sprzed dwóch lat. Dokładnie. Wejdę ci w słowo, przenieśmy się do parkingu. Oczekiwana rozmowa z zawodnikiem Unibaxu Toruń, Rune Holta. Rune powiedział tuż przed wywiadem i co, dobry mecz dla telewizji? Oczywiście, że dobry. Liczyły się mijanki, a było tego sporo. Zwycięstwo Unibaxu bez bonusu. Of course it was good for television. Win, that's the most important thing, that's no doubt about it, but no bonus. No, but our first goal was to win the meeting and we had a bad day in Gorzów and hopefully if we will be ready for the playoff and we will meet Gorzów again, we can't have so bad meetings in the playoff, but hopefully everyone can step up one step more and it will be really good. Tyson, tak for now. Rune już ucieka do swojego boksu. Pierwszą podstawową sprawą było zwycięstwo w tym spotkaniu. Potem chcieliśmy walczyć o bonus, no ale się nie udało. W Gorzowie mieliśmy bardzo słaby dzień. Jeżeli spotkamy się w kolejnej fazie tej ligi z Gorzowem, na pewno już tak słabo w Gorzowie nie pojedziemy. To było dla nas najważniejsze. Wygraliśmy. Teraz czas się skupić, spiąć i jeżeli spotkamy się z Gorzowem, pojechać lepiej. Tyle Rune Holta. Już czekamy na taką rywalizację, czy to w półfinale, no bo różnie mogą się ułożyć losy rundy zasadniczej i losy także, jeśli chodzi o mecze ćwierćfinałowe. Powracamy do parkingu. Słyszeliśmy już stronę toruńską, Rune Holta, a teraz jak podsumuje to spotkanie tutaj w Toruniu trener gorzowian Czesław Czernicki. Posłuchajmy. Panie trenerze, szukając takich politycznych analogii, może pan powiedzieć, prezesie melduje wykonanie zadania, chodzi mi o punkt bonusowy. Znaczy z panem prezesem Władysławem rozumiemy się bez słów, ale ten plan minimum został wykonany i niech będzie to taka różyczka do dzisiejszego wieczoru. Panie prezesie, gratulacje wspólne, gratulacje dla pana jako szefa klubu i również dla nas za tą heroiczną walkę. Cichym bohaterem Bartosz Zmarzlik, zgodzi się pan? No tak trzeba ustawiać zespół, tak trzeba szukać rozwiązań w sytuacji, kiedyby Maty pojechał na normalnym poziomie, to byśmy to wygrali. Niestety musimy się obejść przegraną. Mhm. Taki mały minus, Artur Mroczka, co się dzieje z tym chłopakiem? On no, był poddenerwowany przed tym meczem, to było widać. No był, na pewno jest duże dla niego wyzwanie. Prawda jest taka, że zawody pierwszej ligi, Ekstraligi, jeszcze praktycznie mecz na szczycie, to jest inna para obuwia niż inne tego typu zawody i Artur musi się długo, z pokorą, długo uczyć. Cieszcie się punktem bonusowym. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Gorzowianie cieszą się z punktu bonusowego, Torunianie ze zwycięstwa. No a kto dziś, podsumowując, cieszył się ze zwycięstw? Całą pulę w ósmej rundzie zgarnął tylko jeden zespół. Betard Sparta Wrocław, wygrywając 20 punktami z Włókniarzem Częstochowa, 3 punkty. Tauron Azoty 2 punkty, bonus pojechał do Leszna, Torunianie 2 punkty, bonus jedzie do Gorzowa Wielkopolskiego. Jak będzie w rywalizacji z Telmetu Falubazu, z PG Marmą, o tym przekonamy się 22 czerwca. Liderem pozostaje Telmet Falubas Zielona Góra, 3 punkty przewagi nad Unibaxem i 4 punkty przewagi nad Keilą Stalów, Stalą Gorzów Wielkopolski, a więc najbardziej z tego podziału punktów tutaj w ten sposób cieszą się zielonogórzanie. Oni zacierają ręce, oni są po tym dzisiejszej pauzie bliżej pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej. To były pierwsze mecze rewanżowe, za tydzień już kolejne. Arcyciekawie zapowiadający się mecz w Tarnowie. Już w tej chwili Państwa zapraszamy na godzinę 17. 12 czerwca za tydzień Tauron Azoty Tarnów, PGE Marma Rzeszów. Tarnowianie już się podnieśli, już zaczynają odrabiać straty, mają okazję na 3-punktową zdobycz kosztem rzeszowian. To by było ciekawe. Częstochowianie podejmą Unibax Toruń. Tutaj torunianie nie mogą być pewni swego. Nikt w Częstochowie być pewien nie może. Zapowiadają się znów ciekawe zawody Unii, ale no, Stelmet Palubas Zielona Góra. 19.30 TVP Sport, chyba nie trzeba Państwa zapraszać. Najpóźniej rozpocznie się za tydzień spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim. Keilum Stal, Betard Sparta
Wrocław. Oglądaliśmy, proszę Państwa, rywalizację dwóch zespołów stawianych w roli faworytów Speedway Ekstraligi w sezonie 2011 i w ciągu tygodnia oglądaliśmy te dwa zespoły o różnych obliczach, ale i tak gorzowianie, jak i torunianie chyba przekonali nas do tego, że rzeczywiście to są drużyny, z którymi liczyć się muszą zielonogórzanie, także marzący o tym najwyższym stopniu podium w tym sezonie. To naprawdę mocne drużyny. No, tak się zapowiadało przed sezonem, tak jest w rzeczywistości. Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu oba zespoły mogą być zadowolone. Dwa punkty w Toruniu, jeden jedzie do Gorzowa, więc myślę, że oba zespoły z nadzieją i z takim optymizmem mogą przygotowywać się do kolejnych spotkań. Ale i jedna i druga drużyna mają spore dziury. Myślę tutaj, jeśli chodzi o Torunian, to jest Jensen. Jeśli chodzi o Gorzowian, to jest wspomniany przez Filipa Czeszanowskiego i Czesława Czernickiego Artur Mroczka. Gorzowianie myślę, że będą czekać na powrót jednak Hansa Andersena do składu i to może być ten języczek uwagi, jeśli chodzi o siłę zespołu Czesława Czernickiego. Jedno jest pewne, rewanże rozpoczęły nam się od mocnego uderzenia. Bardzo dobre widowisko na motoarenie, to czego się spodziewaliśmy. Sporo mijanek, sporo walki, no i walka do końca o punkt bonusowy. Czekamy na kolejne spotkania wokół toru już za dwa dni. We wtorek o 21.30 zapraszam Państwa na podsumowanie 8 rundy spotkań, a 9 już za tydzień. Z Moto Areny dziękuję Państwu za uwagę bardzo serdecznie. Krzysztof Tegielski, dziękuję. I Rafał Darżynkiewicz. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dobranoc.